Krzysztofem, to dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy rewelacyjny skład, a także on jest liczny i nie mieści się już w formach. Więcej stołu nie było. Gościmy Olgę Doleśniak-Harczuk. Specjalistkę od Niemiec. Szanownego pana Rafała Ziemkiewicza. O właśnie, Rafał, jeżeli ty jesteś współojcem tego klubu i ja, to nie sądzisz, że to pachnie jakąś parą LGBT? Właśnie. I dopiero się teraz o tym dowiadujemy. Tak. Właśnie. Powinni w takim razie powinni nas uczcić jakoś. O pomnikach nie wspominając. Pan Andrzej Krajewski, cotygodniowy felietonista dziennika Gazety Prawnej. Ja uważam, że to, co pan Andrzej pisze, jest pierwszej ważności. A ponieważ pisze co tydzień, to i świeżości. I pan Krzysztof Wojczal, geostratek, który za tydzień będzie u nas w formie zdalnej, ale będzie to wieczór autorski jego nowej książki, w miarę nowej książki. Klub trochę działa z opóźnieniem. Na temat wojny na Ukrainie i pan Krzysztof ją tytułuje, że to jest nasza wojna. Ciekawe, ciekawa będzie to rozmowa. A dzisiaj, ponieważ pierwszym bohaterem wymyślonym na dzisiejszy dzień był pan Andrzej Krajewski, to temat z nim uzgodniłem. Tak delikatnie, żeby nikt się nie obraził. Transformacja Unii Europejskiej. I w związku z tym bym pana Andrzeja poprosił o początek. To takie zaczynanie to jest najtrudniejsze. Ja zacząłem. No ale ja muszę dojść do meritum, czyli do transformacji Unii Europejskiej. To jest taki strasznie szeroki temat, bo na zasadzie wszystko i nic. Tymczasem ta instytucja, której członkiem jest też Polska, w ostatnich latach bardzo się zmieniła, a następne lata wskazują na to, że te zmiany jeszcze będą głębsze, jeszcze przyspieszą, ponieważ czasy mamy takie, że wszystko się zmienia. To tutaj nie muszę tego mówić, bo każdy z nas to widzi, każdy, kto śledzi wiadomości, widzi, jak bieg wydarzeń przyspiesza. Jest coraz mniej kontrolowalny tak naprawdę, bo czasy nam się zmieniają, ale my naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku to zmierza. Ja zaproponowałem ten temat, jak zostałem zaproszony, ponieważ wydaje mi się, że dosyć dobrze się w nim czuję. Przy czym Unia Europejska to jest ileś tam poziomów konstrukcji, bo są państwa narodowe, które ją tworzą. Są państwa, które tak naprawdę mają w niej znaczenie i mają decydującą rolę. Są instytucje Unii Europejskiej, cała otoczka biurokratyczna, no i są też grupy interesu. To jest piekielnie skomplikowana konstrukcja. Zbudowana przez długie, długie czasy, ona cały czas ewoluuje. Ona powstała z myślą o tym, żeby postawić po pierwsze Europę na nogi, po drugiej wojnie światowej, po drugie, żeby Niemcy nigdy więcej już nie wszczęły wojny światowej, żeby pozostawały pod kontrolą, po trzecie, żeby konkurować wtedy ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż to Amerykanie bardzo się przyczynili do powstania Unii Europejskiej i bardzo chcieli, żeby powstała, przy czym to wtedy to była jeszcze wspólnota węgla i stali. Po to, żeby stawić czoła ekspansji Związkowi Radzieckiemu. I w końcu, żeby odbudować dobrobyt obywateli. Więc tych przyczyn było bardzo dużo. I na pewno udało się to, że konkurencję, jaką prowadziły ze sobą państwa europejskie przez setki lat, a ta konkurencja bardzo często przychodziła do fazy wojny, wykluczono z tego fazę wojny. Czyli to jest tak, że powstała organizacja, której wszystkie kraje definiują swój interes narodowy, starają się go realizować,
ale na zasadzie negocjowania i porozumień. Ale oczywiście są więksi, mniejsi. No i koniec końców jest coś takiego, że Unię Europejską budowano wokół dwóch państw. Niemiec, wtedy zachodnich, i Francji. Przy czym Francja to była ta siła dominująca, jeżeli chodzi o kwestie znaczenia politycznego, a Niemcy bardzo szybko stały się tym największym motorem gospodarczym rozwoju Unii Europejskiej. Ale w ciągu ostatnich 20 lat rzecz się odwróciła, bo Niemcy stały się dominującą siłą polityczną i dominującą siłą gospodarczą. No i to, jak takie odwrócenie następuje, to też waga głosu się zmienia. No ale dobrze, ja tutaj tylko tak zakreśliłem pole rozmowy, ale to przydałoby się skonkretyzować. Czyli no, to trzeba by było zadawać pytania może gościom, jak oni widzą zmiany, w które strony biegną. Oczywiście już tak do meritum dojdę, bo od kilku miesięcy przyspieszył proces, który tak się hasłowo nazywa federalizacją. Czyli Unia Europejska według projektu, który powstał w Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim, który został przegłosowany przez Parlament Europejski, teraz czeka na rozpatrzenie przez Radę Europejską. Według tego projektu Unia Europejska miałaby się przekształcić w państwo federalne. I tutaj on jest bardzo długi, skomplikowany. To w zasadzie zmierza do tego, żeby powstał coś na kształt quasi rządu, żeby powstały wspólne siły zbrojne. Oczywiście, żeby prowadzono we wszystkich głównych obszarach wspólną politykę bez użycia weta. Czyli de facto taka konstrukcja, która przypomina Stany Zjednoczone, przy czym no, według tego projektu, jaki powstał, to poszczególne stany amerykańskie mają większą swobodę niż wtedy miałyby te państwa europejskie. Jednakże to, co zaczęło się jesienią, w zasadzie wygląda tak, jakby za mało w pół kroku. Według mnie to może zmierzać co najwyżej do likwidacji weta w Radzie Europejskiej w tych kilku jeszcze obszarach, gdzie państwa poszczególne mogą używać weta. I to wszystko, że te wszystkie inne rzeczy, one albo umrą, albo faktycznie zostanie zwołany konwent europejski, ale na tym konwencie nie uda się już osiągnąć zgody z bardzo wielu przyczyn, ale to już jest zupełnie osobny wątek. Natomiast najbliższe miesiące będzie kwestią tego, czy nastąpi próba zlikwidacji weta w Radzie Unii Europejskiej i w ogóle w Radzie Europejskiej. To są dwa osobne ciała. No, nie będę na razie tłumaczył struktury. Czy też to zamrze. Po prostu liczba kłopotów, wydarzeń, które dzieją się wokół nas, przede wszystkim problemów wewnętrznych w największych państwach Unii Europejskiej, spowoduje, że ten cały projekt zatrzyma się w pół kroku i potem za kilka lat po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Ale to nie zostanie domknięte. Chętnie skonkretyzuję i postawię głupie pytanie, a nawet podwójne ono będzie. Głupie dlatego, że właśnie taka poważna gazetka Foreign Affairs napisała kretyński tekst, w którym domaga się albo pokazuje właściwą drogę Unii, że Unia powinna się tam sfederalizować czy scentralizować. W każdym razie mówić jednym głosem, albowiem Unia musi być silna po to, żeby dać odpór Trumpowi. Więcej nawet, ponieważ są kraje w Unii, które nie daj Boże mogłyby trampić, to właśnie likwidacja prawa weta powoduje, że ta większość antytrumpowa zyska władzę i ten odpór Trumpowi da. Więc jak rozumiem, według Foreign Affairs Unia Europejska jest po to, żeby dawać odpór różnym Trumpom. Ale to jest pierwsza część pytania. To znaczy, czy Unia po to jest i czy pójdzie tą drogą. Ale druga część jest taka, czy, bo ona tak w Niemczech delikatnie się pojawia, a jak Olga będzie mówiła, może się okaże, że niedelikatnie, że ponieważ musimy dać odpór Rosji i wesprzeć Ukrainę, a taki tam Orban plącze się i nie chce pomóc, no to trzeba zlikwidować to prawo weta. Czy te dwie dynamiki albo oczekiwania, albo interesy
jednak nie pokonają tej granicy bezwładności. Gdyby nie te piętrzące się problemy wewnętrzne w Niemczech i we Francji, to myślałbym, że pokonają. Natomiast teraz jestem sceptyczny. Mianowicie centralizacja Unii Europejskiej, no to jest realizacja interesu narodowego przede wszystkim dwóch głównych graczy, czyli Niemiec i Francji. Ponieważ oba te państwa kiedyś były wielkimi mocarstwami i mają ambicje bycia mocarstwem na poziomie światowym. One są zbyt małe, zbyt ludne, zbyt słabo gospodarcze, żeby być takim. One mogą grać na tak wysokim poziomie, jeżeli mają wielką obudowę wokół siebie, wielki organizm gospodarczy, którym trzeba zarządzać, który jeżeli nie działa jednolicie na zewnątrz, no to nie daje im tego lewarowania wzwyż. Więc dopiero federalizacja Unii dałaby możliwość tym krajom realizacji swoich ambicji. Jednakże to trzeba przełamać opory tych, którzy są niżej i dać im coś w zamian. Ewentualnie ich spacyfikować. Ale Unia Europejska nie ma narzędzi do pacyfikacji, bo żeby pacyfikować opór trzeba mieć siłę. Siłę w postaci chociażby wojska, bo tym się rozwiązuje problem, jak już w żaden inny sposób nie można rozwiązać problemu. Więc to trzeba drogą działań dyplomatycznych, uzgodnień, ewentualnie różnego rodzaju nacisków, ale to są naciski miękkie, bo odcięcie od funduszy europejskich, odcięcie od prawa głosu i tak dalej, to nie jest taki nacisk, który może do końca złamać opór. Więc tutaj to jest bardzo trudne budowanie. Owszem, i Macron, i Scholz przez ostatnie lata wyrażali chęć zbudowania takiego federalnego państwa. Stworzono cały program, stworzono wokół tego obudowę ideową, stworzono wszystkie elementy. Kłopot z tym, że to się zawaliło w kilku etapach. Po pierwsze, Rosja oszukała Niemcy i napadła na Ukrainę, zamiast dalej współpracować i prowadzić wymianę handlową. Po drugie, nastąpiło coś takiego jak przesunięcie światopoglądowe. Te nurty, które były dominujące jeszcze 20 lat temu w Unii Europejskiej, one powoli tracą i pojawiają się nowe nurty polityczne. Poza tym świat się zaczął destabilizować. A teraz doszły problemy gospodarcze. Francja jest w bardzo głębokim stanie od wielu lat już takiej niewydolności gospodarczej. Po prostu biednieje. Niemcy od roku czasu mają recesję. W tym roku też będzie recesja i to zaczyna się przekładać na niepokoje społeczne. Te państwa muszą ratować własną stabilność wewnętrzną. Można próbować ratować tą stabilność, idąc krok do przodu i tworząc dwie struktury, ale centralizacja Unii Europejskiej nie rozwiązuje żadnego problemu gospodarczego. Siłą wspólnoty europejskiej przez pierwsze 50 lat było to, że wszystkie jej państwa się bogaciły. Bogaciły się Włochy, bogaciły się kraje Beneluxu, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. One swoim bogactwem, swoim rozwojem gospodarczym powodowały, że razem tworzyły największy organizm gospodarczy świata, produkujący największą ilość PKB światowego. Ale to zaczęło stawać w miejscu w latach 80., 90., a w naszym stuleciu to już jest spadek w dół, bo najpierw Stany Zjednoczone wyprzedziły, jeżeli chodzi o wielkość swojego PKB, Unię Europejską na początku tego stulecia. Około 2010-2014 roku wyprzedziły Chiny, teraz Unia Europejska po przyjęciu krajów Europy Wschodniej jest dopiero trzecim organizmem gospodarczym świata, a już gonią ją Indie. To jest taki wielki 20-letni regres w dół. Kolejne kraje się przestały Unii bogacić, a powoli zaczęły biednieć. I centralizacja polityczna, która następuje, nie odwraca tego procesu, tylko wręcz przeciwnie, on zaczyna się pogłębiać. A jak on się pogłębia, to cała konstrukcja powoli zaczyna się chwiać, traci stabilność. To jest ten kłopot. Ja sobie myślę, jak taki głupi, naiwny antykomunista, że jak się centralizuje taki wielki organizm jak Unia Europejska, to efektywność sterowania maleje. Bo to jest tak, że następowało masę rzeczy związanych z ujednolicaniem prawa, regulacji, podejmowania decyzji. Jednocześnie od strony gospodarczej te państwa nadal są odrębnymi organizmami gospodarczymi. Mamy przecież w Unii Europejskiej strefę euro, jedną walutę i mamy państwa, które mają własne waluty narodowe. Przepływ
takich rzeczy podstawowych, które w wielkich organizmach gospodarczych, typu Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, jest oczywiste. No, polskie firmy transportowe zderzyły się ze ścianą, bo konkurowały z francuskimi bardzo skutecznie. I okazało się nagle, że Francja zadbała o swój interes narodowy. Czyli to nie jest jeden organizm gospodarczy. I to jest tak, nie stworzono jednego organizmu gospodarczego, a jednocześnie te państwa, które przez setki lat konkurowały ze sobą, napędzały się, przestały konkurować. Bo to jest tak, że XIX wiek, tutaj Rafał Ziemkiewicz pisał książkę o zakończeniu pięknego stulecia, zapomniałem tytułu, Walc stulecia. XIX wiek to jest taki szczytowy okres konkurencji państw europejskich, kiedy na takim małym obszarze Cypru dołączonego do Azji jest masę mocarstw o skali światowej. Wielka Brytania, Francja, Rosja, Zjednoczone Niemcy, Austro-Węgry. Na takim malutkim kontynencie wszystkie mają potencjał bycia mocarstwem światowym. No i w końcu to eksplodowało, bo tego było za dużo i za wiele. Ale to doprowadziło wcześniej do tego, że Europa wyprzedziła cały świat. I to tak, zostawiając go w tak pokonanej, w tak daleko za sobą, że mogła go opanować, podbić poza Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, no i powiedzmy kontynent południowoamerykański, a potem Ameryka ze względu na doktrynę Monroe'ego, to były obszary, gdzie wpływy europejskie nie funkcjonowały, bo państwo, które było taką kwintesencją europejskiego konkurowania, Stany Zjednoczone, tam dominowały. Natomiast Europa podporządkowała sobie cały świat, taki malutki cypelek Azji. Właśnie przez konkurowanie ze sobą tych państw. To zniknęło kilkadziesiąt lat temu. Nie stworzono jednego organizmu gospodarczego, a jednocześnie stworzono piekielnie zbiurokratyzowaną strukturę. I następuje obumieranie. I tak naprawdę nikt nie ma pomysłu, jak z tego wyjść. Centralizacja polityczna? No to nie rozwiązuje żadnego problemu gospodarczego. Powód do konkurowania? Grozi wojnami. Stworzenie jednego organizmu gospodarczego? No to jest naruszenie interesów narodowych poszczególnych państw. No jesteśmy trochę tak w kropce i no nikt nie ma pomysłu, jak z tego wyjść. Obawiam się, że nie wszyscy jesteśmy w kropce. Będę miał pytanie do Olgi. Otóż według mnie, tak jak na strefie euro, tak na centralizacji wygrają Niemcy. Prawie wyłącznie, bo przecież z łaski komuś coś tam dadzą. No, nie jest tak źle. A jak? No na przykład przez nowe podatki, nowe fundusze od wielu lat już działają na rzecz bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, ponieważ podnosimy wymagania wobec ich wykorzystania. To najlepiej widać w tych funduszach naukowych, jak to idzie. Więc wydaje mi się, że zgadzając się z panem Andrzejem, że kryzys gospodarczy Niemiec dosięgnął w bardzo poważnym stopniu, z ich winy zresztą, to, o której pan powiedział, że to jest ucieczka do przodu rozpaczliwa, ale wcale nie skazana na niepowodzenie, bo wydaje się, że, albo na razie mi się tak wydaje, że oporu za dużo wobec tej centralizacji nie będzie. Polska przeszła do obozu centralistycznego i może mi się uda. Pytań do ciebie, Olga, mam dużo, ale jedna rzecz dla mnie jest najważniejsza. Czy Niemcy rozumieją tę sytuację, czy tylko radośnie pędzą do przodu? Jak wygląda debata głęboka, polityczna w Niemczech? Czy ona w ogóle jest? Jest jak najbardziej. Ja swoim zwyczajem robiłam notatki, podczas gdy pan Andrzej tutaj opisywał sytuację. Faktycznie ta debata, o której Józef wspomniałeś, ona w Niemczech jest. Najświeższy przykład, 31 stycznia, tak zwana debata generalna w sprawie budżetu federalnego. Chadecy byli przeciwni zatwierdzeniu tego budżetu, ale udało się przeforsować. Wiadomo, koalicja rządowa ma większość. I podczas tej debaty padły bardzo ciekawe stwierdzenia ze strony Friedricha Merza, czyli szefa frakcji CDU-CSU Bundestagu i szefa CDU. On powiedział między innymi, że Unia Europejska
On nie powiedział o centralizacji, on nie powiedział o federalizacji. W ogóle takie terminy tam nie padają. To musimy sobie zdać sprawę, że to nazewnictwo nie opisuje faktycznego stanu umysłu czy dążeń, tylko zazwyczaj używa się takich pojęć, wytrychów, jak Europa musi być bardziej konkurencyjna. Pan Andrzej wspomniał, że musi być, znaczy, że ta konkurencja w ramach Unii Europejskiej to będzie jakaś katastrofa, tak, wojna za wojną, powiedzmy, choć nie wydaje mi się tak od razu, ale pomysłem niemieckim dziś, nie tylko pana Merza moim zdaniem, jest to, żeby Unia Europejska stanowiła jeden twór wojskowy, bo sojusz obronny, o którym się mówi w kontekście wojny na Ukrainie, to jest coś, co pada zarówno ze strony pana Scholza, czyli kanclerza federalnego, jak i FDP. FDP, wiadomo, topnieje, coraz mniej znaczy, ale jeżeli chodzi o te kwestie wojskowe, mają bardzo silną kandydatkę do Europarlamentu, panią Agnes Strack-Zimmermann, które się teraz pozbędą z Berlina, bo jest bardzo głośna i domaga się Taurusów między innymi dla Ukrainy, ale która jest takim, powiedzmy, przykładem na to, jak Niemcy potrafią rozmawiać o militariach, a zwłaszcza niemieckie kobiety, to jest też niesamowite dla mnie. Poza feministyczną polityką zagraniczną pani Baerbock, tak? Więc tak, trzeba wspólnego wojska, żeby obrona była wspólna, ponieważ inaczej Europa sobie nie poradzi z wojną na Ukrainie. To jest formułowane w ten sposób. Ja nie mówię, że się z tym zgadzam, tylko mówię o pewnej narracji. Ale czy to znaczy, że NATO tam nie ma? NATO tam w ich mniemaniu będzie coraz mniej, ponieważ liczą się z tym, że Trump wróci do władzy i szykują scenariusz na wypadek powrotu Trumpa. A ponieważ powrót Trumpa kojarzy się z odwrotem od NATO, ze śmiercią mózgową NATO, jak kiedyś to określił Macron, wszystko jedno, jakbyśmy tego nie nazwali, ten argument budowania jedności Europy, Unii Europejskiej w oparciu o wojskowość jest numer jeden. Drugi, wspólny przemysł. Wspólny przemysł. I to padło faktycznie w Bundestagu. Autorem tego pomysłu jest Friedrich Merz. I on to w ten sposób argumentuje, że Europa, Unia Europejska i Niemcy jako motor Unii Europejskiej nie zdołały w zasadzie od kilkudziesięciu lat dać żadnej recepty, żadnego pomysłu na rozwój tego tworu. I wspomniał, że ostatni raz to się udało, jak założyli Airbusa. No to wiadomo. No i od tego czasu Merz nie widzi postępu, jeżeli chodzi o przemysł, widzi regres. Jeżeli chodzi o samo państwo niemieckie, oczywiście wini za ten stan rzeczy rządzących, no ponieważ jest w opozycji. 16 lat rządzili, teraz nie rządzą, więc mogą sobie skorzystać z przywileju opozycji. No i Friedrich Merz twierdzi, że praca jest droga, że podatki są za wysokie, że biurokracja jest za duża i tak dalej, i tak dalej. On mówi o sprawach niemieckich, ale ja mam wrażenie, że on to cały czas próbuje przełożyć na całą Europę. Więc wspólny przemysł, gospodarka, wspólne wojsko. Czy gdzie mają być fabryki? W Europie, czy mogą być na świecie, ale europejski właściciel? To znaczy tak, wedle tej logiki Europy, znaczy wedle tej logiki fabryki w ogóle nie powinny być w Unii Europejskiej, ponieważ zaśmiecają, szkodzą klimatowi, więc jeżeli patrzeć na przykład to, co się dzieje z fabrykami w Niemczech, czyli odwrót na przykład, no, czy Chiny, czy Indie, czy Stany Zjednoczone, to są państwa, które korzystają na transformacji energetycznej w Niemczech, mam wrażenie, najbardziej. I te na przykład te protesty też rolników, które mamy jeszcze nadal, bo one się wcale nie skończyły, czy rybaków, którzy dołączyli do rolników. Przecież to też się rozbija w pewnym sensie, a nawet w dużym, o klimat i to obostrzenia. Przecież co oni zrobili, żeby, mówię teraz o rządzie niemieckim, co rząd niemiecki zrobił, żeby udobruchać rolników? Odebrał rybakom. I to z funduszu, który był specjalnie stworzony dla rybaków po to, żeby mogli zmodernizować w myśl transformacji energetycznej swoje kutry. Tak? Więc tego typu sytuacje w Niemczech mają miejsce. Ja nie będę ich wszystkich wymieniać. Chciałabym się tylko skupić na tym, że ten pomysł niemiecki to jest właśnie centralizacja, ale w takim pojęciu, no to będzie centralizacja, ale rządzić będą Niemcy. Francja to jest to państwo, które jest dokoptowane w pewnym sensie. Ja tylko przypomnę, że pan Gabriel Attal, który jest premierem nowym Francji,
przebywa dziś z wizytą w Niemczech, w Berlinie i o 18 zaczęła się konferencja prasowa kanclerza Scholza i pana Attala. Niestety już nie zdążyłam zobaczyć, co tam się dzieje, ale wiem, jakie są nadzieje łączone z Francją. Zresztą podkreśla się, to jest ciekawe, podkreśla się, że Emmanuel Macron i Gabriel Attal mówią po niemiecku. To są partnerzy do rozmowy. I to też było widoczne, jak ostatnio Emmanuel Macron przemawiał w Bundestagu z okazji uroczystości pożegnalnych Wolfganga Schäuble'ego, który uchodzi za takiego człowieka Europy, takiego męża stanu i przyjaciela Francji, wedle Macrona. Więc on mówił po niemiecku wtedy Macron w Bundestagu, to bardzo dobrze zostało przyjęte. Może to, ja wiem, że to być może zabrzmi na granicy, ale ostatni raz taki entuzjazm dla polityka, który mówił po niemiecku, to ja pamiętam, jak w Bundestagu Putin przemawiał. I wtedy wszyscy sobie to podawali, że to jest taki jednak człowiek wysokiej kultury, ponieważ on potrafi przemawiać właśnie w języku gospodarza. Bardzo, bardzo to było wtedy na plus. Ja jeszcze długie lata słyszałam, że człowiek, który wychodzi z Bundestagu, mówi w języku gospodarza i jeszcze tak pięknie formułuje swoje myśli i potrafi znaleźć jakąś płaszczyznę, tam chodziło wtedy o bezpieczeństwo po 11 września, płaszczyznę porozumienia, to jest właśnie ten człowiek, na którego my czekamy. No okazało się, że jednak chyba nie na tego człowieka czekano. Więc wracając do, znaczy raczej kończąc, nie chcę tutaj przedłużać, na pewno Niemcom na tym zależy projekt Trójkąta Weimarskiego, to powiem na koniec. To jest coś, co się pojawia od momentu, kiedy już było wiadomo, że rząd się w Polsce zmieni i najpierw wielkie nadzieje wiązano z Trójkątem Weimarskim w analizach eksperckich, później zaczęli to mówić politycy. Teraz o tym mówi się otwarcie w Niemczech, w Bundestagu. 22 lutego w niemieckim parlamencie będzie debata poświęcona polsko-niemieckim stosunkom na wniosek Hadecji. I tam też bardzo mocno w tym wniosku się akcentuje właśnie wskrzeszenie Trójkąta Weimarskiego i takie pokazanie, że Polacy również mogą partycypować w tej władzy ogólnoeuropejskiej jako reprezentant Europy, powiedzmy, środkowo-wschodniej albo, jakbyśmy to nazwali, nowych państw członkowskich, bo nadal się nas tak traktuje. Więc może na razie tyle. Teraz chciałem prosić Rafała, ale jak mówiłaś o rybakach, to mi się przypomniało, że przeczytałem, że według najnowszych badań naukowych rybacy światowi, którzy łowią ryby sieciami, które ciągną po dnie, z tego dna wydobywają więcej dwutlenku węgla niż emitują samochody spalinowe. Więc mięsa już nie, ryb nie. Czekam na badania naukowe, które udowodnią, że roślinki jak rosną, to więcej dwutlenku węgla emitują niż sieci rybackie, ale też mam pytanie, czy jeszcze wolno łowić na wędkę, bo wtedy chyba się nie emituje, ale nie jestem pewien. Także tak, szanowni państwo, są takiej klasy specjalistami, że nie powinienem w ogóle śmieć zadawać pytań, ani sugerować tematyki, szczególnie jak teraz poproszę Rafała, tylko chciałem powiedzieć tak, jak ty patrzysz na to wszystko jako Polak? Z trudem, ponieważ to wszystko w obcych językach się toczy, w których, jak wiadomo, jestem dość słaby, ale robię co mogę. Ale internet teraz tłumaczy sam. Zrobiłeś taki podstawowy błąd dziennikarski, znaczy zadałeś otwarte pytanie. Tego się nie robi, bo ja teraz mogę gadać półtorej godziny. No, pytanie się zadaje konkretne, a nie co pan sądzi o... Nie zadam ci konkretnego pytania, sam sobie zrób z tego Ale spróbuję konkret. Jakoś wybrnąć i nie popaść w kaskadę dygresji jedna z drugiej. Powiem tylko tak, że przywołam tytułem wstępu swój stary grebs, że uwielbiam spiskowe teorie, bo to jest taki ratunek dla umysłu. Ponieważ umysł ludzki rozpaczliwie poszukuje sensu, przyczyny, skutku i źle się czuje z tym, kiedy tego nie widzi. I źle przyjmuje, niechętnie przyjmuje do wiadomości chaos i
bałagan, prawda, czy jak to tam nazwać. Szuka sensu i teoria spiskowa pozwala znaleźć sens, nieważne, że złowrogi, ale przynajmniej wiemy, że coś ma sens. No ale niestety ja nie lubię teorie spiskowe, ale w nie nie wierzę. Do, na przykład mam jakieś tam pojęcie o zarządzaniu, wiem, że wizja, że gdzieś tam w podziemnej synagodze siedzi w Nowym Jorku 12 iluminatów i każdy ma pod sobą 12 masonów, a pod nim każdy ma 12 templariuszy i tak jak jeden coś tam na górze wymyśli, przejdzie, to bez żadnego głuchego telefonu to wszystko jest wypełniane i tego. Nie, myślę, że świat, jeżeli się daje opisać to matematyką chaosu, bo to jest wypadkowa przypadku, wypadkowo jakichś rozmaitych dążeń, a zwłaszcza w takich momentach jakich dziejowych, jakie mamy teraz. Skoro był Andrzej Krajewski tak miły, żeby wspomnieć o mojej książce Walc stulecia, no to powiem, że rzeczywiście ja wtedy bardzo solidnie podchodziłem do pisania. Nadal oczywiście podchodzę, jakoś piszę co innego. I zrobiłem naprawdę bardzo mnóstwo rzeczy, czytałem z epoki, z tego epoki rozpadu dawnej Europy, początków to, co doprowadziło do wybuchu Wielkiej Wojny, dzisiaj zwanej pierwszą. I wszystkie zapisy, a czytałem głównie dzienniki, bo najlepiej się historię poznaje czytając dzienniki, no bo pamiętniki to już potem ludzie spisują z perspektywy, że wiedzą, co było dalej i już jakby sami narzucają sens, którego pierwotnie nie było. Nikt z tych ludzi wtedy, którzy działali, kompletnie nie ogarniał. To my dzisiaj wiemy, co tam się właściwie działo, jakie to były napięcia. Oni myśleli w zupełnie innych kategoriach, oni zupełnie żyli w innym świecie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiaj jak siedzą te dziadki w Brukseli, to oni mają taki sam kontakt z rzeczywistością jak Politbiuro za czasów Czernienki albo Andropowa. Oni żyją w jakiejś bańce brukselskiej, docierają do nich jakieś bodźce przefiltrowane. Tak jak to Nassim Taleb, nie jestem wielkim fanem tego pisarza, że jedno podziwiam, że można jedno jedyne zdanie, nigdy nic nie wiadomo, rozciągnąć do rozmiarów grubej książki i zarobić na tym ogromne pieniądze. To jest naprawdę... Ale napisał taką książkę też Skin in the Game, w której on jakby pokazuje, że wszystkie wielkie decyzje, ważne decyzje w tej chwili na świecie podejmują ludzie, którzy w najmniejszym stopniu nie odczuwają ani nawet nie widzą skutków tych decyzji, ponieważ... Ich oceniają jacyś eksperci, którzy też nie widzą, prawda, ta tytułowa skóra, chodzi o to, że oni nie nadstawiają skóry, oni nie nadstawiają karku, oni mogą, jak w piosence Kazika Staszewskiego, całą planetę rozpylić i nikt złego słowa nie powie, prawda, bo się eksperci będą zastanawiać, czy to czemu służyło. No i ci ludzie, którzy żyją w jakiejś bańce, są wystawieni na rozmaite działania lobby. Nie wiem, czy specjalistka to potwierdzi, ale mi się podobało to zdanie Andrzeja Zybertowicza, że Niemcy to nie jest państwo, które ma przemysł, tylko to jest przemysł, który ma państwo. Mam takie wrażenie, że istotnie wiele decyzji niemieckich jest po prostu dyktowane przez lobby, które myśli, no rozumuje tak jak tasiemiec. Tasiemiec się przysie i chce rosnąć, prawda? Nie bardzo go obchodzi, że ten organizm, do którego się przyssał, zaraz weźmie i padnie. Oni są poddani na te lobbingi. Oni z drugiej strony sami rozkręcili, bo gdzieś to jest wielki temat na przyszłość dla jakiegoś nowego Szekspira, czy może choćby Bolesława Prusa. Jak nakręcono te parareligie klimatu. To obłęd, który się zaczął gdzieś tam od skromnych jakichś początków w latach 80. Po czym pojawili się goście, którzy zauważyli, że można świetny biznes zrobić na redukowaniu emisji CO2. Oni zaczęli to nakręcać dalej. Pojawiła się taki typowy ten, że jak się pojawia jakiś parareligijny obłęd, no to tak jak czy religijny, no tak jak z krucjatami było. To na przykład jak już jest nastrój krucjatowy, to wszelka mentownia się natychmiast podłącza i ma świetne, rozmaite pomysły, które oczywiście wszystkie służą zdobyciu grobu, odzyskaniu grobu pańskiego, czyli w tym wypadku ograniczeniu dwutlenku węgla. Tak naprawdę one nic nie ograniczają, one nawet zwiększają emisję dwutlenku węgla, ale pod hasłem tego, a jak się... Trzeba, no potem oczywiście jak się idzie w szaleństwo, to potem jakoś trzeba z tym szaleństwem sobie poradzić. No i wtedy się bierze jakiegoś mądrego rabina, który robi taką wykładnię, że coś, co jest już kompletnym absurdem, nakręca, że tego. No, żeby nie być gołosłownym, jeśli chodzi o te świetne interesy, no to ostatnio kwiknąłem, jak przeczytałem, że Bill Gates bodajże, czy któryś z tych tajkunów,
neofeudalnych, na przykład zrobił taki biznes, że opatentowali technologię, mają wielką firmę, która biomasę zbiera, tak? Potwierdzę. Zbiera biomasę i ją pakuje w jakieś tam, nie wiem, worki plastikowe, zamraża, zakopuje pod ziemią, żeby ta biomasa się nie rozłożyła, bo jak się rozkłada, to dwutlenek węgla wydziela, bo tak to drzewo łyka ten dwutlenek węgla, przerabia na tlen, ale potem drzewo zdechnie, to samo wydziela dwutlenek węgla. Więc zanim zdechnie się, pod ziemię go zakopię i w ten sposób się zyskuje na papierze ileś tam ton dwutlenku węgla, który nie poszedł do atmosfery i Gates te kwity na ten dwutlenek węgla sprzedaje na przykład liniom lotniczym, które w ten sposób się mogą wylegitymować, że wprawdzie wydzielają ich samochody, samoloty dwutlenek węgla, ale oni to mają certyfikat, że kupili tyle, tyle zamrożonego dwutlenku węgla, który gdzieś tam jest zakichany pod ziemią, prawda? I albo no, sprawa tego, że do 2030 roku, jak wiemy, Unia Europejska nie może jeździć już na benzynie, ale z wyjątkiem benzyn syntetycznych. Bo tu znowu ten mądry eurorabin, oczywiście, proszę, tam zaraz będą, Gazeta Wyborcza się będzie czepiać, a chodzi mi o rabinackie myślenie, że syntetyczna benzyna, jak jest taki Holzgas tak zwany, To drzewo, z którego zrobili tę benzynę, wcześniej wchłonęło dwutlenek węgla, więc jak teraz się ta benzyna pali i ten dwutlenek węgla wydziela, to to się bilansuje z tym dwutlenkiem, który ono tam przed laty wchłonęło sobie rosnąc i się zieleniąc, w związku z czym na benzynach syntetycznych można jeździć. Oczywiście chodzi o to, że benzyny syntetyczne potrafią produkować tylko Niemcy, bo to oni w czasie, bo nikt normalny nie robił nigdy benzyn z... Tylko Niemcy i RPA w obu wypadkach z tej samej przyczyny, że byli sankcjami rozmaitymi obłożeni, więc... W sumie jak się na tym popatrzy, to dlaczego nie uznać, że ten węgiel, który tam, nie wiem czy powstał, żeby zaraz się ośmieszę, czy on powstał z palm jakichś roślin, czy z dinozaurów, nie z dinozaurów, to ropa chyba powstała, a węgiel powstał z, no w każdym razie, że te jakieś tam mezozoiczne, czy inne tam z czasów jurajskich, te drzewa też nawchłaniały się dwutlenku węgla, zanim tym węglem zostały, więc właściwie jak się ten węgiel teraz pali, to można go zbilansować z tym dwutlenkiem węgla, który on pożarł w jakimś tam pleistocenie, czy w innym tym i też będzie fartik. I będzie, brniemy w jakieś takie coraz gorsze idiotyzmy, no moim ulubionym, tutaj wątkiem, że naprawdę ktoś mi musi oszczypnąć, kopnąć w kostkę, bo się rozgadam, ale już postaram się ugryźć. Tylko jeden przykład. Przecież jakim ta parareligia posługuje się, narzuciła wszystkim jakiś maksymalnie skłamany język. Co to jest energie odnawialne? Nie ma energii odnawialnej. Gdyby była energia odnawialna, to istniałoby perpetuum mobile. To by znaczyło, że Newton jest idiotą. Nie zauważył, że można robić energię z niczego. No, energia odnawialna jest w tym sensie, że wiatr, prawda, wieje, zakręci nam wiatrak, ale potem przyleci następny wiatr i dalej wiatr wieje. No to na takiej zasadzie odnawialny jest i węgiel. No, jeden węgiel spalimy, słońca. To możemy wykopać następny. Rafał, prawda? To jest do końca słońca. Taki ograniczony. Nie, ponieważ akurat wiatr na przykład, to dużo rozmawiamy, to nie jest tak wiatr jak... sobie kręci te wiatraki, to wytraca energię. Jak wytraca, oczywiście do pewnego momentu nie zauważamy tego, ale w tym momencie wiatr jest w przyrodzie do czegoś potrzebny. Tak? On ma mieszać morze, ma plankton, który jest głównym źródłem tlenu na świecie, nie żadne tam lasy amazońskie. On to ma mieszać, on ma przenosić z nadmorza na przykład parę wodną. Jeżeli w tym głównym pasie na południowym Atlantyku, już twierdzą niektórzy naukowcy, czytałem, takie nastawiano takie ilości wiatraków, że ten wiatr już jest tak wyhamowany, że już chmur nie przenosi po prostu w głąb Europy wystarczająco. I zaczynają się problemy z opadami. Myślenie energia odnawialna jest takie myślenie, jak w XIX wieku myślano, a weźmie się, wywali coś tam, jakiś syf do rzeki, no co, wody na świecie nie zabraknie, no dym się wypuści w powietrze, no też weźmie się, rozpłynie, przecież powietrza nie zabraknie. Dobra, przepraszam, gryzę się w język, chodzi mi tylko o pokazanie, w jakich kategoriach absurdu się to wszystko dzieje. Oczywiście religia klimatyczna była potrzebna, żeby cały ten energiszwindel, czy jak to Niemcy nazywają, zrobić i... szantażem, że Europa, oni to zresztą tak uważam, Niemcy dobrze trafili w takie europejski kompleks, ponieważ Europa się czuje gorsza od Stanów Zjednoczonych, a czuje, że powinna być lepsza, bo to przecież Ameryka to jakieś wieśniaki, które uciekły z Europy, no to chce być lepsza przynajmniej moralnie.
że tam, no Ameryka, to zawsze był taki ton, prawda, w Europie. W Ameryce no, rozwijają się gospodarczo, ale sprawiedliwości społecznej tam nie ma. Na przykład. A u nas jest w Europie sprawiedliwość społeczna. Murzynów biją. Może no, to właśnie to, ale welfare u nas jest, a u nich nie ma. A u nich jest kara śmierci. To Europa u siebie zakazała i był taki moment, że z jakąś obsesją po prostu wszystkie na całym świecie, żeby kara śmierci była zakazana, bo to było, pokazywało naszą europejską wyższość. I tutaj teraz Niemcy narzucając ten pomysł, że Europa będzie światowym prymusem w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych, głównie poprzez wyprowadzanie tej emisji do Rosji i do Chin, co jakby w skali planety przecież jest nonsensem, nic nie zmienia, no to w ten sposób właśnie Europa się sama zapętliła i Niemcy się sami zapętlili. Bo rykoszetem teraz w nich walnęło właśnie ten obłęd, z którego się nie idzie wycofać. Bo nikt teraz, oczywiście można kręcić, kombinować, mówić, że ten dwutlenek węgla jest zielonym dwutlenkiem węgla a tam, i to w końcu jakby i pójdzie w tym kierunku, ale na razie ceny energii lecą w kosmos, a jak ceny energii lecą w kosmos, to i ceny wszystkiego lecą w kosmos. I mam wrażenie, że to jest na takich impulsach pozakorowych, jak to lekarze nazywają, czyli nie ma tu jakiejś światłej myśli. Myśl była, ale się skichała. Myśl była taka, że pod pozorem tych ratowania planety wysiemy rozmaite kasę, zwłaszcza z takich krajów jak Polska, zainwestujemy w niemiecki przemysł, w europejski przemysł, wspólny europejski przemysł, który w ten sposób stanie się liderem zielonych technologii i cały świat zaleje zielonymi technologiami, wyprzedzając i Stany Zjednoczone, i Chiny, prawda? To może ja bym się potem później odniósł do tego. No dobrze, oczywiście, tylko powiem, że w moim skromnym zdaniem ten plan się kompletnie skichał, bo cały pomysł z Nord Streamami było, żeby Ruskie robili wodór z gazu i przysyłali wodór, który będzie zielony i nie będzie tak, i będzie zielony wodór, a oczywiście wytworzenie wodoru, jak naukowcy polscy zresztą z Akademii Górniczo-Ochotniczej na jednym kongresie udowodnili, to wytworzenie z węglowodorów, wodoru i spalenie tego wodoru powoduje większą emisję dwutlenku węgla, daje mniej energii niż wziąć od razu ten węgiel, spalić albo ten gaz. Cała historia nie ma sensu. Ale jeżeli emisja byłaby poza Europą, a spalanie wodoru byłoby w Europie, to jakby w statystykach wtedy wszystko... Tylko to się wszystko skichało. Chińczycy ukradli technologię i sami robią zielone te... Zielone technologie nie są żadnym przebojem na świecie, bo auta elektryczne się sprzedają tak długo, jak długo są dotowane, a jak się tylko skończą dotacje, to się natychmiast kończy sprzedaż elektryków. Amerykanie rozpięli im globalizację i wprowadzają cła i jeżeli nawet się uda coś w Europie wyprodukować, to oni tego nie kupią. Ameryka Południowa twardo zażądała, że owszem, oni mogą kupować europejskie wyroby przemysłowe, ale żądają za to pełnego otwarcia rynku. I to jest powód, dla którego się niszczy rolnictwo w Europie w imię tego, żeby ten Mercosur, jeśli dobrze pamiętam nazwę tej umowy, dopiąć. Co się też nie uda, bo z kolei inne siły działają. Jesteśmy w momencie takiego chaosu. Jak jest taki chaos, no to jest co? Ucieczka do przodu. Rozpaczliwa próba dopięcia państwa centralizacyjnego, chociaż słusznie zauważył przedmówca, ten projekt niczego nie rozwiązuje. Przedmówczyni. Ale oboje przedmówców mówiło. Dobrze, no projekt centralizacyjny niczego nie rozwiąże, żadnego tego. Ale to co robimy? Ale coś musimy robić, no. Ruch jest wszystkim, cel jest niczym. Zanim się okaże, że to się skicha, to moja kadencja się skończy jako tam jakiegoś komisarza europejskiego. Albo się wymyśli coś następnego. A to już niech się martwi następny, co będzie tam w tego. I tak to, moim zdaniem, tak to działa. W chaosie kompletnym. Co nie znaczy, że ten chaos nie jest niebezpieczny, ale to musiałbym jeszcze znowu się rozgadać, a nie chcę, bardzo proszę o ustosunkowanie. Masz drugą turę. Panie Krzysztofie. Mapka została narysowana, więc mam nie tyle głupie pytanie, ile dzisiaj przeczytałem całkiem niezłą, katastroficzną tezę. Mianowicie, opowiem ją w swoim języku, żeby nie było za trudno. Ameryka przedtem była taka silna, że mogła robić głupstwa. Ponieważ była taka silna, że mogła sama reperować nie najlepsze konsekwencje swoich błędów. Ale się właśnie skończyło i teraz Ameryka powinna robić rzeczy mądre.
sugestia w tym tekście była taka, że Ameryka nie zmądrzała, więc chyba te głupstwa będzie robiła dalej, ale już się nie da opanować skutków tych głupstw, a polem tych głupstw jest cały świat. Tak, trudne zadanie, bo mam jeszcze szereg rzeczy, do których chciałbym się odnieść, a tutaj było tyle powiedziane, że jak pół sali wyjdzie, to będzie jakieś ostrze... Póki ludzie siedzą, to wtedy my gadamy. Tak, wtedy będzie feedback, czy jest okej, czy nie. Z tymi Stanami Zjednoczonymi i błędami to faktycznie też jest takie pytanie bardzo otwarte. Moim zdaniem Amerykanie dalej tak postępują, że wyobrażałem sobie, że mają jeszcze czas i sobie obserwują, tak, to, co się dzieje i gromadzą zasoby do wewnątrz państwa, mam wrażenie, czego przykładem jest wyjście z Afganistanu i zrobili to w sam czas, tuż przed inwazją na Ukrainę. Także wydaje mi się, że o ile forma jest krytykowana, o tyle bardzo długo zwlekali na przykład z tą decyzją, a ta decyzja okazała się rzeczywiście zrobiona na czas. Na czas, bo teraz musieli podesłać 20 tysięcy żołnierzy, żeby tutaj uspokoić Europejczyków, że wszystko jest w porządku, tak? I oczywiście pojawiają się takie narracje, że Stany Zjednoczone rzeczywiście nie mają już pola manewru, że Rosjanie, i ja tutaj akurat się do tej tezy przychylam, sam taką stawiam, że Rosjanie no, mają przewagę na Ukrainie i w zasadzie jeśli nie zrobimy więcej niż robimy do tej pory, to wygrają na tej Ukrainie wcześniej czy później, bo jest to państwo silniejsze niż państwo ukraińskie. A mierzy się potencjały państwa, a nie potencjały militarne na dany dzień i czy na daną bitwę wygraną na przykład przez Ukraińców. I z drugiej strony pokazuje się, że Chińczycy na tej całej sytuacji świetnie wygrywają. Tylko problem jest taki, że Chińczycy też nie wygrywają na tej sytuacji, czy sytuacji w sensie rosyjsko-ukraińskiej wojnie. W mojej ocenie Chińczycy tracą. Tracą bardzo Rosjanie. Chińczycy również tracą, a zyskują na tym jednak Amerykanie. Więc ja bym tutaj takich katastroficznych... A czy mógłby pan opowiedzieć, co tracą Rosjanie? Tak, już mogę to rozwinąć. Rosjanie oczywiście wytracają swój potencjał militarny, tak, są w stanie go jakoś w jakiś sposób nadrabiać i rzeczywiście przy tym potencjale przemysłowym będą w stanie go odrobić. Pytanie, czy w takiej samej jakości, ja wątpię, niż przed wojną. Pytanie, jak długo ta wojna będzie jeszcze trwała. Natomiast ja podam takie bardzo ogólnie tendencje. To znaczy do 2013 roku, od 2004, czyli to jest 9 lat, Polska, jak państwo wiecie, rozwijała się bardzo, bardzo szybko. Jesteśmy chyba drugim państwem na świecie po Chinach, które się tak szybko rozwijało. Ogólnie przez ostatnie 30 lat. Ale w tamtym okresie, w ciągu 9 lat, Rosja rozwijała się szybciej gospodarczo niż Polska do 2013 roku. Czyli ruch z 2014 roku Putina sprawił, że Rosja zatrzymała się w rozwoju na skutek sankcji, na skutek izolacji polityczno-gospodarczej. Ona nie była może tak duża, jak powinna być na początku. Ale generalnie Rosjanie do dziś nie odrobili, nie posiadają większego PKB niż w 2013 roku. A Polska szła do przodu w tym czasie. I od 2013 roku, podam jeszcze inne, akurat do mojej nowej książki szukałem statystyk, także jestem dosyć na świeżo. Gdy w 2004 roku wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to nasze PKB względem rosyjskiego to było jakieś 40%. Teraz jest to 30% mniej więcej, tak? Czyli teoretycznie można powiedzieć, że Rosjanie względem nas się wzmocnili o 10%, powiedzmy o to 10%, tak? Ale w 2013 roku nasza gospodarka to było tylko 22% rosyjskiej. To pokazuje, jak Rosjanie szli naprawdę mocno do przodu. Rozwojowo, technologicznie ta koncepcja Eurorosji bardzo dużo im dawała. Reset był dla nich bardzo potrzebny. Oni mieli wtedy wszystkie karty. Naprawdę to był świetny czas dla Rosji. Oni byli coraz silniejsi względem Unii Europejskiej, bo te proporcje sił również były dla nich korzystne względem Niemiec na przykład. Czyli oni, moim zdaniem trzeba było iść w tamten format, żadnej wojny, i z czasem widać by było, że byliby silniejsi na przykład niż Niemcy. I teraz z tej perspektywy, jakby wrócimy teraz do czasu obecnego, to
konflikt z 2022 roku, ten już pełnoskalowy, doprowadził do jeszcze większych sankcji, do jeszcze większej izolacji. W Rosji w tej chwili sypie się wszystko. I to jest kwestia czasu, zanim zaczną, już w tej chwili mamy miesięcznie po kilkanaście samolotów, które mają awarię i nie mogą latać. Na przykład, to jest tylko przemysł lotniczo-pasażerski. Każdy inny sektor im się sypie, bo albo są specjaliści na froncie, albo są zawłaszczeni przez przemysł wojenny. Tam po prostu państwo się rozsypuje na każdej płaszczyźnie. To jest naprawdę na osobną książkę. Generalnie oni naprawdę bardzo dużo tracą. Militarnie może będą w stanie się podnieść i będą w stanie, nie wiem, zbudować siły, które będą większe po pokoju z Ukrainą jakimś tam, tak? Większe niż były wcześniej, ale generalnie oni naprawdę bardzo dużo tracą. Stany Zjednoczone od momentu 2020... Chciałbym pytanie zadać do tego, okay, do tej Rosji. Przepraszam. Czy na pewno PKB to jest wskaźnik, który pokazuje potęgę imperializmu rosyjskiego? Rozwinę to, ale w minutę albo krócej. Ja bym patrzył na Rosję jako na kraj, którym to, co się dzieje wewnątrz, jest kompletnie nieistotne, jeśli pozwala na reprodukcję zewnętrznej siły. I najprostsze to byłoby tak, jak długo Rosja będzie zdolna prowadzić wojnę na Ukrainę w swoich zasobach i z tam pożyczkami Iran, Korea, Chiny. Czy Europa Zachodnia, czy Zachód to wytrzymają? A z drugiej strony tam się to państwo rozsypuje, ale co my mamy z tego, jeśli Rosjanie potrafią wojnę prowadzić dłużej niż Zachód potrafi to wytrzymać? Takim lepszym miernikiem siły jest oczywiście postęp technologiczny. Bez postępu technologicznego Rosjanie są w stanie utrzymać się na przykład w wyścigu militarnym. I to się już bezpośrednio przekłada na tą ich siłę militarną, czyli na narzędzie, którego używają już w zasadzie jako jedynego do polityki międzynarodowej, bo szantaż energetyczny im... I tutaj to jest jeden dowód na to, że stracili na tym konflikcie w 2022 roku, ponieważ stracili możliwość szantażowania Europy surowcami energetycznymi, bo Niemcy na przykład zbudowali już 3 terminale LNG na przykład, tak? I już nie potrzebują tego gazu rosyjskiego. Proszę. Oni nabudowali tych pływających, tylko że one nie działają. Nie sprowadzają do nich... To pewnie Olga więcej wie. Czy działają, czy nie, to się one nie są wykorzystane tak, jak mogłyby być. Są na zapas. Mi się wydaje, że ja też miałem informację, że przynajmniej 2 działają. No, generalnie one są do użycia, tak? W każdej chwili są do użycia. I tutaj też chciałem jakby trochę nawiązać do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi. To znaczy Stany Zjednoczone świetnie zyskują, bo one, teraz już nie pamiętam dokładnych danych, ale wiem, że sprawdzałem, wolumen sprzedaży gazu do Europy, oni po prostu zawładnęli rynek gazu w Europie, wchodząc w miejsce Rosjan, którzy mieli 40% udziału w naszym rynku energetycznym europejskim na przykład. I to jest strata po stronie rosyjskiej, zysk po stronie amerykańskiej. Amerykanie zwiększyli produkcję na przykład sprzętu militarnego o 10%, w tej chwili, czyli widać, jak się ten wielki hegemon powoli budzi na przykład z przemysłem zbrojeniowym. Sprzedaż sprzętu wojskowego poszła tam z wielkości 11 miliardów za 2022 do 14,5 miliarda dolarów zysku ze sprzedaży, z eksportu z uzbrojenia. To jest bardzo duży, to jest 30-40%, tak? Zysków. Także ropa to samo. Amerykanie zwiększyli wielokrotnie wolumen sprzedaży ropy do Unii Europejskiej. Także generalnie oni na tym zarabiają, Rosjanie na tym tracą, bo nie sprzedają, a w tym wszystkim są Chińczycy, którym za 2023 rok podobno PKB wzrosło o 5%, ale eksport im spadł o 4% ponad, import im spadł o 4%. Na rynku nieruchomości, czyli w inwestycjach, mają bardzo trudną sytuację. Giełda im się właśnie od 3 lat sypie i w tej chwili mieli bardzo mocny spadek. Także generalnie nie wiem, skąd im wyszło 5% PKB wzrostu. Dla mnie to jest lekka magia, ale inwestycje spółek zagranicznych w Chinach spadły również chyba o 30-40% w tym roku. Także generalnie Chińczycy bardzo mocno stracili na tym, że ta wojna w ogóle wybuchła. Może dla nich by było opłacalne, gdyby Rosjanie
krótką operację w 3 dni zakończyli. Ale nie zakończyli. Europejczycy zobaczyli, że z autorytarnymi rządami nie da się dyskutować, bo jest wielkie zagrożenie tego, że cały czas będzie, powiedzmy, jakiś szantaż w jakimś zakresie. W przypadku Chin na przykład, jeśli chodzi o eksport czy o wyścig technologiczny, tak? Więc generalnie polityka Chińczykom zaczyna, nigdy w tym nie byli silni, ale już w Unii Europejskiej nie mają za bardzo sojuszników, a chcieli przecież oderwać Unię Europejską od Amerykanów, podobnie jak Rosjanie, to by grali na to samo, tak? Włożyć klin w Zachód. I to już im nie wyszło, można powiedzieć. Tak więc, a jeszcze w ogóle cały chiński, przecież cała chińska gospodarka też w dużej mierze zależy od eksportu, gdzie? Na Zachód. I zależy od importu czego? Gazu i ropy, czym? Drogami morskimi, które są zależne od Stanów Zjednoczonych. Także generalnie, moim zdaniem, naprawdę w średnim, długim terminie ani Rosja, ani Chińczycy tutaj nie zyskują. Mogą jedynie minimalizować straty i Rosjanie być może liczą na to, że jeśli wygrają na Ukrainie w taki sposób, że zawładną Ukrainą, to nie musi być okupacja całego kraju, to może być aneksja wschodu i południa i marionetkowy rząd w Kijowie i rozmieszczenie oczywiście wojska w jakichś stałych bazach na granicy polsko-ukraińskiej, dajmy na to, no to wówczas Rosjanie może liczą na to, że przy takiej konfiguracji są w stanie tą siłą, tak, powiedzieć, że możemy wam zagrozić, wam NATO i siądźcie lepiej do stołu negocjacyjnego. I moim zdaniem to jest jedyna rzecz, na którą oni w tej chwili mogą liczyć. Ale na dłuższą perspektywę i w mojej ocenie wcale Amerykanie nie ulegną. Oni nie, po pierwsze nie mogą ulec z wielu różnych względów, ale bo my często, bo mamy takie, widzę w dyskusji społecznej takiej, mamy takie obawy, czy Amerykanie nie poddadzą, czy nie przestaną nas bronić, czy nie odejdą od tego NATO. W mojej ocenie im większe jest zagrożenie rosyjskie, tym Amerykanie będą bardziej mieli twarde stanowisko i będą mocniej wysyłać sygnały, że to NATO istnieje. Problem się zacznie wtedy, kiedy wygrają z Rosjanami i Rosjanie zaczną się rozpadać na przykład, w jakiejkolwiek definicji nie rozumiemy pod słowem rozpad. I wtedy właśnie, kiedy to NATO nie będzie miało tego celu, bo przecież głównym celem NATO było zawsze, później oczywiście mieliśmy te kilkanaście lat w XXI wieku, gdzie to terroryzm był numer jeden, tak, ale tak naprawdę NATO powstawało przeciwko Sowietom, przeciwko Rosji. Teraz mamy znowu ten cel pierwszy przeciwko Rosji. Jak ten cel znowu zniknie, to wtedy Amerykanie mogą powiedzieć, no to już my nie chcemy być w Europie, bo tutaj już jest, pokonaliśmy przeciwnika, pokazaliśmy, że jesteśmy silniejsi, i wycofujemy się, bo nie mamy pieniędzy, bo nie mamy siły wewnętrznej, bo nie mamy potencjału wewnętrznego, bo jest coraz mniejszy, bo są coraz większe problemy z gospodarką. Także ja bym tutaj raczej uspokajał, jeśli chodzi o kwestie Stanów Zjednoczonych. Zresztą to, co mówi Trump, a to, co robi Trump, to są dwie różne rzeczy, co żeśmy widzieli przy jego poprzedniej kadencji, gdzie nawet dzwonił, rozmawiał z Putinem, spotykał się z nim, dawali sobie piłeczki, prawda? Ale co z tego, skoro do tego momentu Trump, można powiedzieć, był najtwardszym prezydentem od Reagana przeciwko Rosji, tak? On zatrzymał też Nord Streamy. Także moim zdaniem, jak ja odczytuję Trumpa, bo to oczywiście jest kwestia nawet nie twardych jakichś statystyk, tylko tego, jak czujemy tego człowieka, tak? Bo to on jako osoba personalnie podejmuje decyzje na podstawie własnej imaginacji świata, który go otacza, tak? To w mojej ocenie on działa w ten sposób, że prowadzi politykę w sposób bardzo taki biznesowy, to znaczy pokazuje zawsze kij, pokazuje marchewkę i siada do stołu negocjacyjnego i chce mieć najbardziej tęgą pałę, żeby pokazać, że może uderzyć. I teraz on w tej chwili może mówić, jak on w tej chwili mówi, że gram na rozpad NATO, to nie jest w mojej ocenie sygnał do świata, że NATO zostanie rozwiązane, bo ja tak chcę, tylko to jest sygnał do NATO, słuchajcie robaczki, albo zaczniecie inwestować w obronność, albo będziemy inaczej dyskutować. To jest mobilizacja do tego, żeby usiąść z Europą do stołu negocjacyjnego i powiedzieć, macie płacić 2% Niemcy PKB na zbrojenia. I w mojej ocenie wszystkie teraz zapowiedzi trumpowskie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, można w ten sposób odczytywać. Znaczy zupełnie będzie odwrotnie. Jeśli on mówi, że możemy się dogadać z Rosjanami, to oczywiście usiądzie, ale to on tego nie rozumie w ten sposób, że... przepraszam chwilkę, nie jestem w najlepszej formie. To co by było dopiero, gdyby pan był w najlepszej? On nie rozumie tego, że usiądziemy przy stole z Putinem i ja mu ustąpię.
i dogadamy się. Tylko on to rozumie, jak ja go odczytuję, w ten sposób, że usiądziemy przy stole, wyciągnę kałasznikowa i powiem, że mam większy czerwony przycisk niż na przykład on, tak? Tak jak było z Kim Jong-unem. I co on na to? Tylko problem Trumpa jest taki, że on mu się w tej chwili może, być może wydaje, że w ten sposób się dogada z Putinem, a z Putinem w ten sposób się nie da dogadać. To znaczy Putin będzie twardo stał przy swoich warunkach. Także już myślę, że długo rozmawiałem, także chyba się nie zdążę odnieść do paru rzeczy związanych z federalizacją, chyba że jeszcze 5 minut dostałbym głosu. Pan Andrzej pomachał. Tak. Spróbujcie przegłosować. Pan Andrzej podniósł rękę, że można. Panie Rafale, co pan na to? Tak, biedna Olga. Ale możesz pokazać znak sprzeciwu. No. 5 minut, panie Krzysztofie. Ale jeszcze potem trochę będzie czasu. Tak, bo sobie punkty rozpisałem, także myślę, że to będzie treściwie. Jeśli chodzi o tę federalizację Unii, to ja jestem spokojny, to znaczy spokojny w tym sensie, że uważam, że do tego nie dojdzie. Nie wiem, jak obejść weto Węgier. Może tutaj ktoś będzie bardziej kompetentny, żeby to opisać, ale wydaje mi się też, że z uwagi na fiasko przywództwa Francji i Niemiec, a z tym wszyscy to widzieli, wszyscy jakby w ten sposób to oceniają, no to oddawanie znowu odpowiedzialności za całą Unię Europejską, głównie tym państwom, wydaje mi się, że będzie rodzić dużo sprzeciwów. Także to jest jakby pierwsza kwestia. Tak, padło takie zdanie, że centralizacja sprawia, że mniej efektywnie czym zarządzamy. Znaczy to pan Józef powiedział, ja się z tym nie zgodzę. Znaczy właśnie centralizacja chyba sprawia, że czymś da się łatwiej sterować i chyba taki jest cel. Wydaje mi się, że Niemiec. Po to właśnie ma być ta federalizacja. Ale ja na przykład w tej federalizacji sobie jeszcze nie wyobrażam z jednego względu, gdzie jest euro. To znaczy, no, gdzie jest strefa euro. No, mamy tylko część państw. Jak może być federalizacja polityczna bez euro? Może się to da zrobić, tam ale dla mnie to jest problematyczne. Tam jest zapis, że euro ma być jedyną walutą całej Unii. No tak, ale to jeszcze się nie stało i jakby tak, nie wszyscy będą jeszcze chętni. Jeszcze nic się nie stało. Długo się to może nie stać jeszcze. Jeszcze kwestia tej ekologii i Fit for 55 i tych kolejnych takich programów. Ja bym tylko dodał jedną rzecz, bo tutaj jest duża kwestia na tej jakby ideologii, na tej ekologii. Tutaj był jakby taki duży nacisk nastawiony. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na fakt, że wydaje mi się, że część, czy też w Brukseli, czy też w Niemczech, część jednak elit uważa, że te postulaty ekologiczne jednak mają też w jakimś zakresie pozwolić na uniezależnienie Europy od surowców energetycznych, których w Europie nie ma, czyli od gazu i ropy. W jakim zakresie? Mi się wydaje, że część jednak elit tak to postrzega i w ten sposób też się to tłumaczy w jakichś kręgach. Tak? Przepraszam, nie mogę w to uwierzyć, że byli tak głupi. Oni nie wiedzą, z czego się robi te wiatraczki, skąd, że metale ziem rzadkich w Europie nie występują, tak, że to jest uzależnienie jeszcze dużo bardziej idące niż... Znaczy tylko tyle, że od Chin, a nie od Rosji. Jakby to jest ta różnica. Ja przeskłamałem, one występują w Europie, ale już chcę zobaczyć, jak spróbują jak w Kongo zrobić taką odkrywkę, żeby kopać te zasoby we Francji. Co się będzie działo we Francji, jak spróbują się tam dobrać? I w Norwegii, bo tam też są. No próbuje tak. Się, tak. W Finlandii jest. Jedyna dobrze funkcjonuje z Finlandii, bo tam tak. Jest małe zaludnienie i jakoś się udało. Okej. Okay. Z tą federalizacją... Panie Krzysztofie... Tak. Okej, okay, dobra. Jeszcze będzie szansa, a teraz jestem bardzo ciekaw, bo moją nadzieją było to, że jak państwo tu usiądą, to wśród waszej czwórki znajdą się więksi, mniejsi pesymiści niż ja i pan Krzysztof tu mnie uratował. Panie Andrzeju, teraz już nie muszę żadnych pytań zadawać, bo tyle materii zostało powiedziane, że każdy wie, co chce powiedzieć i z czym się nie zgadza. Tutaj ja tak zastanawiałem się, jak skomasować i syntetyzować te rzeczy, które tutaj zostały powiedziane, no bo tu ta tematyka to była od sasa do lasa, więc to jest bardzo szeroka tematyka, ale przyszło mi do głowy, że następne 10 lat wyjdzie zwycięsko ta część świata, czy to zachodniego, czy wschodniego,
czy Rosja, czy Chiny, która dłużej zachowa stabilność, mocniej ustoi na nogach i zachowa swoją sterowalność. Bo to są chyba czasy takie, że nie wszyscy stają się mocniejsi, wszyscy stają się słabsi, ale ten, kto najmniej osłabnie, wygra. Ewentualnie będzie miał wiodącą rolę. I każdy ma swoje atuty i oczywiście słabości. Wszyscy mają tak naprawdę więcej słabości niż atutów. Tutaj i ten Krzysztof, najmniej słaby nazywa się Niemcy. Ja kiedyś wymyśliłem taką definicję Unii, że Unia Europejska to jest 27 państw, a wygrywają Niemcy. Niemcy są w pułapce, którą same na siebie zostawiły. To, co powiedział Rafał Ziemkiewicz, ja bym powiedział zupełnie inaczej. Mianowicie plan był dobry, koncepcja była dobra, a okazało się, że diabeł siedzi w szczegółach i wszystko się wysypało. To znaczy, że miałbym opowiadać o tej całej historii transformacji energetycznej, przy czym wydaje mi się, że to jest jeden z kluczowych czynników, który zadecyduje o tym, czy Europa ustoi na nogach, czy upadnie jako pierwsza. To jest właśnie dlatego, że cena energii i funkcjonowanie systemów energetycznych jest kluczowe dla naszego świata, ponieważ wszystko, czym się posługujemy, jest zasilane energią elektryczną. Taką mamy cywilizację. Nie mają państwo dostępu do energii energetycznej, nie mają państwo cywilizacji. Nie mają państwo ogrzewania, nie mają państwa możliwości przechowywania żywności, nie mają państwa możliwości przemieszczania się, transportu. Nic. Kończy się nasza 21-wieczna cywilizacja, jeżeli nie mamy dostępu do energii elektrycznej. A jeżeli nie mamy dostępu do taniej energii elektrycznej, to kończy się nam rozwój gospodarczy. Czego co najlepiej widać w tej chwili w Niemczech. A pułapka była taka, że właściwie to znaczy, trzeba było cofnąć do lat 80., no bo lata 70., 80. zauważano, że mamy kolejną zmianę klimatyczną na naszym globie. Klimat się zaczyna ocieplać, on się ociepla coraz szybciej. Mamy zmianę klimatyczną. Co będzie się działo za 10-20 lat? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką stronę ta zmiana pójdzie. Na pewno będzie i ona trwa. I teraz tak. Mieliśmy coś takiego jak dziurę ozonową. Ją się dodało bardzo łatwo rozwiązać ten problem, wycinając kilka gazów niszczących ozon w atmosferze. Freon i kilka innych jego pochodnych. Dziura ozonowa sama się załatała pod koniec lat 90. Wystarczyło to wycofać z użytku. Ograniczenie emisji CO2 to jest dużo trudniejsze, bo wszystko, co robimy, to jest emisja dwutlenku węgla. Do tego jeszcze dochodzi metan, który jest dużo bardziej niszczący, gazem wzmagającym efekt cieplarniany. Do tego jeszcze dochodzą kwestie tlenków azotu. No nieważne, tych czynników powodujących, że jeżeli ich jest więcej w atmosferze, no to temperatura się podnosi. Jest kilka, a nasza cywilizacja je wytwarza. Natomiast odejście od nich, no to jest taka likwidacja cywilizacji. No i pomysł tak naprawdę nie był taki głupi, bo można było połączyć kilka rzeczy równocześnie. Po pierwsze właśnie Europa nie ma ropy naftowej, a złoża gazu są słabe. No Norwegia, Holandia i to wszystko. Nie ma możliwości pomysłu na skok technologiczny. Początek XXI wieku to była taka strategia lizbońska. Chciano dogonić Zachód przez skok technologiczny, wydano na to masę pieniędzy, nie udało się. Bo Stany Zjednoczone i Chiny zupełnie inaczej funkcjonują, jeżeli chodzi o wdrażanie nowych technologii i wymyślanie nowych technologii. Europa zupełnie na tym polu obstaje. Więc czemu by nie zrobić skoku technologicznego, ograniczając emisję dwutlenku węgla, wprowadzając nowe technologie związane z produkcją energii elektrycznej i sprzedać je na całym świecie. Przy czym pierwszy raz w historii cywilizacji postanowiono zrobić coś odwrotnie, bo najpierw się wymyślało technologię, silnik spalinowy, silnik parowy, a potem ta technologia była na tyle dochodowa, że wokół tego budowało się wszystko. Samoczynnie, oddolnie, bo można było na tym zarobić. Tutaj wymyślono transformację, a technologię trzeba było wynaleźć. No i okazało się, że to nie takie proste, bo jeżeli chodzi o pułapkę, w jakim się znajdują Niemcy, to jest ten problem, że tak. Prąd produkowany przez wiatraki, panele słoneczne, biomasę i tak dalej, według ocen, to tutaj są w mojej pamięci statystyki robione przez Europejski Bank Centralny, ze względów technologicznych na obecnym
etapie rozwoju bez wielkich magazynów energii, bez tanich magazynów energii, ten prąd jest 11-15% droższy niż z paliw kopalnych. Jednocześnie cała energia elektryczna z paliw kopalnych została obłożona podatkiem w postaci kwot węglowych, za które trzeba płacić coraz więcej. Więc ona też już nie może być tania. Jednocześnie Niemcy odłączyli elektrownie atomowe. W związku z tym mają najdroższy prąd w Europie i gospodarka weszła w fazę zapaści. Rosjanie ich dobili. Dobili, oszukując, bo napadli na Ukrainę i odcięli dostawy, odcięły się, bo tak naprawdę to po prostu tak wyszło, że Niemcy musiały szukać innych dostawców. I to jest bardzo ciekawe, bo Niemcy znalazły ten gaz. W Stanach Zjednoczonych, trochę może w Afryce. W każdym razie oni mają teraz pełne magazyny. Jak się spojrzy na ceny gazu, to one są takie jak w 2018 roku. Czyli ten gaz już jest w miarę tani. Nie jest tak tani, jak Rosja mi sprzedawała, ale już jest tańszy. Ale niemiecka gospodarka już nie wychodzi z zapaści, bo nie jest w stanie mieć taniej energii. Ponieważ transformacja, którą dokonali, powoduje, że ten prąd jest najdroższy. I nie ma pomysłu, jak z tego wyjść. Bo zwiększając liczbę OZE w pakiecie energetycznym, ten prąd przez następne lata będzie jeszcze droższy. I co zrobić? Niemiecki przemysł zaczyna uciekać poza Niemcy. To nie jest super. Oni mogą przenieść produkcję innych krajów, ale proszę Państwa, przemysł to jest najlepszy podatnik. Robotnicy to jest najlepszy dostarczyciel podatku, ponieważ oni zarabiają więcej niż w usługach. Człowiek, który jest robotnikiem, oddaje państwu dużo więcej pieniędzy niż ktoś, kto pracuje w sklepie. Więc dochody do budżetu spadają. A jednocześnie trzeba dotować cenę energii, bo ona jest piekielnie droga. To jest takie samo zaplętające się koło, bo dochody spadają, wydatki rosną, państwo jest socjalne i ludzie są przyzwyczajeni, że to dostają, a trzeba im odbierać. Trzeba odebrać rolnikom, trzeba odebrać rybakom, trzeba odebrać innym grupom zawodowym, bo inaczej państwo się musi jeszcze bardziej zadłużać, a wydatki jeszcze bardziej rosną. To jest taka straszna pułapka i nie ma pomysłu, jak to przeciąć. To znaczy, można by było to przeciąć. Trzeba by było zmienić koncepcję transformacji energetycznej. Ale Niemcy jeszcze do tego nie dojrzeli. I to jest ten problem. Czyli nie widzi pan centralizacji Unii jako drogi ucieczki Niemiec do przodu? Widzę. To jest taka droga ucieczki do przodu, żeby konkurować z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi jako supermocarstwo i narzucać warunki gospodarcze. Cła, swoją koncepcję transformacji energetycznej, swoje towary barierami takimi, które wprowadzają rządy. Czyli przede wszystkim polityka celna, cła węglowe. Jednakże tamta strona odpowie tym samym. Zacznie się wojna celna, a Unia Europejska to nie jest jedno państwo. To jest ileś tam państw, które mogę się zacząć wyłamywać, jeżeli zacznie dostawać po głowie od, a zwłaszcza jeszcze jedno, dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, Stany Zjednoczone to jest główny gwarant bezpieczeństwa. Więc powstanie wybór. Czy lepiej żyć dobrze z Ameryką, czy lepiej żyć dobrze z Berlinem i Paryżem. To jest strasznie skomplikowany układ sił, z którego każdy ma jakiś pomysł, jak rozwiązać, ale tak jak było przed I wojną światową. To jest postrzeganie rzeczywistości. My nie widzimy rzeczywistości taką, jaką ona jest. My widzimy rzeczywistość taką, jaką sobie wyobrażamy. Dwóch ludzi siedzących na tej sali może naszą rzeczywistość postrzegać zupełnie inaczej. Przez pryzmat tego, co wie, przez pryzmat tego, co wierzy i mieć zupełnie inną opinię na temat tych samych rzeczy. I dokładnie to samo jest z przywódcami. Rafał chyba chce wyprzedzić Olgę, tak? Tak. Nie wiedziałeś tego, bo ja chcę nawiązać tylko. Ja chcę nawiązać, żeby to się jakoś kleiło, bo... Nie, bo jest pomysł, niestety. Znaczy może to nie jest pomysł, nikt go głośno nie ogłasza, ale jest pewien odruch. No, to jak mówiłem o tej pierwszej wojnie światowej, o tej plątaninie rozmaitych dążeń, która w końcu spowodowała wybuch, no to tam była pewna taka drobna grupa, mianowicie niemiecki sztab przy Kaiserze Grona von Moltkego, które sobie taki dokonało ewaluacji, że po reformach Stolpina Rosja się zaczęła rozwijać gospodarczo, a Niemcy już są rozwinięte, ale już tego, więc krótko mówiąc, każdy rok, kiedy trwa ta sytuacja, powoduje, że relatywnie koalicja rosyjsko-francuska jest silniejsza, więc to jest optymalny moment do rozpoczęcia wojny, w związku z czym trzeba po prostu sprowokować, żeby ta wojna się zaczęła jak najszybciej. No i to im się udało, chociaż byli przekonani, że ją skończą w 6 tygodni. Bardzo możliwe, że teraz Rosjanie poprzeli dokładnie, że teraz albo nigdy, że jest ostatnia chwila. Bardzo możliwe, że Chińczycy na przykład też tak myślą, nie wiem. Ale... Rosjanie tak myśleli. Ale chodzi mi o to, że jak jest jedna taka grupka, która tak myśli, to ona ma swoje zrobić. Otóż jakaś
grupa w Niemczech na pewno pomyśli, czy w Europie pomyśli tak, że sposobem na to, żeby jakoś z tego wybrnąć, jest no, wyciągnąć tę kasę z kolonii. W tym celu trzeba mieć kolonię. No, Polska jest, prawda, udało się ją w tej chwili opanować. To jest pytanie, czy można zdobyć kolonię poprzez korumpowanie, bo to jednak Polska no, nie jest aż takim krajem jak te kraje afrykańskie, gdzie przyjeżdżano korumpowano tam jakichś kacyków miejscowych, prawda, i tego. No trochę to jest to doświadczenie, ono się w Polsce powtarza. Czy można narzucić coś przez to, że skorumpuje sądy, bo może te sądy będą orzekać tak, jak im każą, ale nie wiem, w każdym razie wspólny mianownik centralizacji państwa to jest oczywiście wyciąganie pieniędzy z biedniejszych krajów, żeby ratować poziom życia i żeby ratować gospodarkę niemiecką. No wydaje mi się to procesem nieuniknionym i dla mnie słowa Habecka, który mówi, że przecież kraje europejskie są jedną gospodarką, nie konkurują między sobą, konkurują, prawda, z Chinami, z Ameryką, w związku z czym jakby tutaj nie ma co mówić. A to była odpowiedź, przepraszam, na pytanie, jak go spytano, czy ten plan 300 miliardów do pompowania gospodarki niemieckiej nie łamie przypadkiem zasad podstawowych w Unii Europejskiej, bo jakby tworzy ten, no to on właśnie tak odpowiedział, że przecież to Niemcy, nie, Polska czy Francja czy Włochy nie konkurują z Niemcy. Jeżeli się, no i po prostu będzie, no bo trzeba ratować, trzeba wyciągać kasę, a jak się trzeba tak kasę, no to tam klasyk liberalizmu pisał, że nawet najbardziej liberalny rząd jest gotów zrobić wszystko, jak mu brakuje pieniędzy. No. Więc to co? No to będzie to budziło reakcję. No więc dlatego ja piszę i mówię o tym, że centralizacja Europy jest tak naprawdę pomysłem na bałkanizację Europy. Ponieważ przy wszelkim centralnym zarządzaniu jest tak zawsze, że jeżeli się połączy centralne zarządzanie z redystrybucją, a to przecież to państwo europejskie ma być państwem socjalnym, no to jest zawsze, wszyscy uważają, że to oni dopłacają do tych drugich. Jak zawsze. Jak z dzieciństwa pamiętam, że u nas wszyscy mówili, że bieda jest, bo ruskie, wszystko jedzie do ruskich, a jak się spotkałem raz z ruskim, to on powiedział, że u nich wszyscy mówią, że u nich jest bieda, bo do Polski wszystko muszą wysyłać i utrzymywać leniwych Polaków, Czechów, Rumunów, tak i tak dalej. I tak w Jugosławii, tego wszędzie, no taki będzie taki efekt po prostu. Więc dlatego proces centralizacyjny, który jest robiony trochę na takiej zasadzie, jak ja Klaudiusz tam jest w sławnej powieści, jest takie, jak Kaligula kazał budować akwedukty i wydał rozkaz, że one mają być budowane w jakimś tam określonym tempie, no to budowali ten akwedukt po płaskim, to szło, a potem była jakaś przepaść, jakieś góry, które trzeba było przekroczyć i to już by powodu, no to zostawiali to i budowali dalej, żeby się tylko wykazać. I w taki sposób jest robiona oczywiście centralizacja, ale to nie jakby wyklucza to, że nie przyjdą z niej oczekiwane korzyści, natomiast obawiam się, że właśnie przyjdą szkody i to niestety przede wszystkim dla Polski w tej chwili. Teraz mogę się usprawiedliwić. Mianowicie pytanie, które mnie i dużą większość Polaków dręczy, to jest pytanie nie jak żyć, tylko czy da się za parę lat w tym miejscu i w tej Europie żyć? I to jest główne pytanie, na które państwo jakoś tam odpowiadają. To teraz powinienem Olgę spytać o głupią rzecz, ale mam nadzieję, że będziesz mówiła swoje. Ale moje głupie pytanie jest takie. Czy Niemcy widzą, a jeśli nie widzą, czy kiedyś zobaczą, że są pasożytem Europy? To ja już mogę sobie darować. Znaczy, to są mocne słowa, bardzo. Ja bym powiedziała raczej, że Niemcy widzą się jako wciąż mentor Europy. Myślę, że słowo parazit by tutaj nie pasowało absolutnie do tego, jak państwo niemieckie postrzega swoją rolę. Ja się odniosę jeszcze, pozwolisz, do tego, co tu padło, bo ja słuchałam dokładnie tego, co mówił pan Krzysztof o tym przywództwu Francji i Niemiec, że jakieś fiasko, tak, ze względu na wojnę i na to, że nie przewidziano pewnego scenariusza. Nie mylę się, że to już
Że to już jest passé, tak? To przywództwo. Moim zdaniem jakby już wiele podmiotów państw czy osób konkretnie, które są na czele jakichś państw, tak, albo w zarządach, no to jednak widzą te błędy, więc wydaje mi się, że jakby dawanie Niemcom znowu czy Francuzom wolnej ręki w zarządzaniu i reprezentowaniu wszystkich państw. Ale kto im daje wolną rękę? Proszę? No nie, jakby była federalizacja, tak? Jakby była federalizacja, no to teoretycznie... To już nie jest taka... Ja bym może odeszła od tego, żeby traktować to jako kategorię moralną, że nie udała nam się Ostpolitik, że nie przewidzieliśmy, że Putin zaatakuje Ukrainę, nie przewidzieliśmy, że sprzedanie magazynów gazu to będzie problem jakiś dla Niemiec. No to są wszystko takie kwestie, które... Zawsze mnie bardzo bawią. Ja pamiętam, jak być może już tutaj mówiłam o tym, jeden z najważniejszych polityków niemieckich dzisiaj na pytanie, czy zamierzają się rozliczyć za to, że właśnie wysprzedali swoją infrastrukturę gazową Rosji, Gazpromowi, czy będzie jakaś komisja śledcza, czy coś zamierzają, bo to był jeszcze ten czas, kiedy były takie głosy, że te komisje by się przydały. No i on mówi, no ale co, sami siebie mamy rozliczać? Mówi, no nie, to się po prostu kupy nie trzyma. I ja się zgadzam z nim. Jak widzę na przykład, jak pracuje komisja śledcza powołana w parlamencie Mecklenburgia, Pomorze Przednie, w sprawie pani Szwezji, w sprawie tak zwanej pseudoklimatycznej fundacji, no to tam się nic nie dzieje. 40 razy już się państwo spotkali. Którym zależy na tym, żeby wyjaśnić sprawę, dlaczego Nord Stream 2 tam miał takie wsparcie ze strony rządu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. I jak do tej pory ja nie widzę żadnych wniosków. Świadkowie cały czas są przesłuchiwani. Niektóre nawet można te sesje oglądać, można pojechać na przykład jako dziennikarz i akredytować się i być świadkiem. Natomiast ja nie widzę sensu. Po co? Bo z tego nic nie wynika. Można spalić nawet dowody w sprawie z Urzędu Skarbowego i nie ponosi nikt odpowiedzialności. Więc ja bym odeszła od kategorii moralnej, patrzenia na to, że przywództwo niemiecko-francuskie się zużyło i przeżyło, ponieważ zawiodło, ponieważ rządzi ten, kto płaci, przewodzi ten, kto płaci. Czy są państwo dzisiaj w stanie mi wskazać kogoś, kto płaci więcej niż państwo niemieckie? Wszyscy dookoła narzekają. Nawet AfD ostatnio, no zresztą AfD myślę, że porozmawiamy, mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo ta kwestia delegalizacji jest bardzo ciekawa. A mogę ci odpowiedzieć głupio na to pytanie? Tak, że nie porozmawiamy? Nie. Kto płaci? Otóż kto płaci? Jest drugi taki, Komisja Europejska. Wyrywa pieniądze i płaci. Nie ze swojego. I ma wpływ. Nie ze swojego. Oczywiście, a Niemcy ze swojego? Oczywiście, no bo rządy nie mają pieniędzy, ale nie będziemy się chyba tutaj już teraz kłócić o tego typu rzeczywiste kwestie. Po prostu Niemcy są... Chciałem dodać tylko tą Komisję Europejską jako dodatkowego gracza, według mnie ważniejszego teraz niż Francja. No dlatego też wybory są tak ważne europejskie, tak, 9 czerwca. Tak czy inaczej tak, to tutaj się z panem nie zgodzę i jestem pewna, że to przywództwo francusko-niemieckie, jeżeli się postanowi w tandemie francusko-niemieckim działać bardziej sprawnie niż do tej pory, bo on tak utykał, to ono dojdzie do skutku. I druga kwestia, teraz jest coś, co będzie spajać też walkę w Europie, to jest walka z tak zwanym prawicowym populizmem. I ja to po prostu widzę, co się dzieje i nawet każde spotkanie francusko-niemieckie odbywa się w takiej atmosferze, no to nauczmy się od Francuzów, jak oni to robią. Albo może ktoś nam pomoże poradzić sobie z tym paskudnym AfD. Nie występuje w obronie AfD, po prostu opisuje pewien mechanizm. Druga kwestia, co jeszcze chciałam powiedzieć. Tutaj pan Rafał Ziemkiewicz wspomniał o tym, że to nie wiadomo, kto rządzi, czy przemysł Niemcami, czy Niemcy przemysłem i co tu jest ważniejsze, tak? Mamy taki piękny termin z historii, Wirtschaftswunder, czyli cud gospodarczy. To jest coś, co definiuje absolutnie Niemcy Adenauera, Erharda i tak dalej. I ten Wirtschaftswunder to jest taka ziemia obiecana, którą Niemcy utraciły, bo jak porozmawiamy z takim zwykłym Niemcem, no to jemu się wiedzie coraz gorzej. On tęskni za tymi czasami. Pan Manfred Weber, który jest kandydatem Chadeków na tutaj... na szefa przyszłego prawie Unii Europejskiej, mam wrażenie, powiedział, że brakuje mu Adenauera.
że brakuje mu takich mężów stanu. No i ja się z nim zgodzę. Faktycznie w polityce niemieckiej ja takiego Adenauera już od kilkudziesięciu lat nie widzę, od kiedy się zajmuję tą polityką niemiecką. Nie ma takich ludzi. Już nie oceniając Adenauera tutaj w kontekście naszym Polski. Każdy kryzys prowadzi do zacieśnienia więzów w Unii Europejskiej. Tak było z eurokryzysem, tak było z koronakryzysem, wbrew logice zupełnie, tak? Bo to, co się działo, jaka była polityka pani von der Leyen, no to chyba to nie jest tajemnica. Natomiast mówiono, że Europa musi działać wspólnie, że wspólnie musi coś kupić, wspólnie musi coś załatwić. I to, żeby Europa stała się jednym takim, powiedzmy, obszarem przemysłowym, gospodarczym, ale faktycznie jednym, nie to, że współpracujemy ze sobą, tylko to, że mamy takie same regulacje, bo do tego to dąży, to będzie po to, żeby właśnie stawić czoła Ameryce czy Stanom. To już zależy od teorii, od ideologii, którą się do tego dopisze. I żebyśmy mogli być konkurencyjni, bo Niemcy nie są konkurencyjni, no ale może wspólnie, razem będziemy konkurencyjni, tak? Z tym niemieckim sercem jako motorem tego wszystkiego. I tu jest kolejna odpowiedź. I wtedy przyjdzie euro. Właśnie wtedy. Żeby to wszystko scalić, żeby to wszystko łatwiej przechodziło, przelewy, nie przelewy, płatności. To już jest po prostu pewna kostka domina, która za tym pójdzie. Moim zdaniem, mogę się mylić, chciałabym się mylić, szczerze mówiąc. I jeszcze jedno, ja mam wrażenie, absolutnie subiektywna sprawa, że w Europie czeka się na to, żeby Trump wygrał. Żeby wygrał, żeby znowu zaczął mówić o nałożeniu ceł na stal, żeby zaczął męczyć Niemców o te 2% PKB, a oni mu wtedy pokażą, ile dają Ukrainie i że są drugim państwem po Stanach Zjednoczonych, które angażuje się w pomoc. Więc to będzie taka przepychanka. Natomiast na kanwie powrotu Trumpa, niezależnie od tego, czy on faktycznie z tym Kałasznikowem usiądzie do stołu, czy nie, to można bardzo dużo zbudować. I myślę, że ta logika tej przyszłej Unii Europejskiej pod auspicjami Niemiec i w towarzystwie Francji, w asyście Polski. Tak, to będzie właśnie ten kierunek. Znaczy ja to tak widzę, ale może to jest takie jeszcze niedopracowane. Szanowni panowie. Czy ja mogę takie krótkie ad vocem? Tutaj jakby kwestia tego zarządzania europejską, to ja tutaj się całkowicie zgadzam. Ja to raczej myślałem pod tym względem, że łatwiej jest zarządzać tymi, którzy do tej pory nie dawali się zarządzać, tak, jeśli będziemy mieli federalizację, więc w tym rozumieniu to przedstawiałem. Natomiast jeśli chodzi o to, kto rządzi, ten płaci, to tak na szybko mam jeden argument, który pokazuje, że tak nie jest, bo w Europejskim Banku Centralnym rządzą ci, którzy mają największe długi, bo wszystkie państwa zadłużone mają, to jest Francja, Włochy, Hiszpania, wszyscy dłużnicy południowi razem z Grecją, na przykład jeszcze Portugalią, mają 51% głosów w Europejskim Banku Centralnym i Niemiec do tej pory, mimo że Europejski Bank Centralny ma siedzibę w Niemczech, jeszcze nigdy nie był zarządzającym szefem tego Banku Centralnego. Tak więc jakby nie we wszystkich płaszczyznach to się sprawdza i są kwestie, które da się w tej chwili przynajmniej jeszcze, są kwestie, na których można znaleźć wspólną płaszczyznę z większością państw, które nie są Niemcami, tak? I mogą zagrać przeciwko Niemcom. Także taki jeden pierwszy z brzegu. Ale jak pan odpowie na argument, że w strefie euro, na tej strefie zarabiają Niemcy i troszkę Holandia i tam jakoś Francja na remisie, a południowcy tracą. I teraz, ja wiem, że jak ktoś ma duży dług, to tak się mówi w bankowości, że to jest problem wierzyciela. A ja bym zapytał o coś innego. I to pytanie wyczytałem w jakimś mądrym tekście, zawsze mam kłopot z cytowaniem źródeł. W Europie nie chodzi o kasę, w Europie chodzi o władzę. W Europie najważniejsza jest władza. Państwa ze sobą konkurują o władzę w Unii, bo to się opłaca. Więc być może nie chodzi o to, kto decyduje w Europejskim Banku Centralnym, tylko kto decyduje w Brukseli.
Nie, to ja z tym absolutnie nie polemizuję co do zasady i co jakby generalnie, tylko pokazuję, że są płaszczyzny, gdzie rzeczywiście da się coś jednak czasami ugrać i że te interesy niemieckie nie zawsze przebijają. Nie we wszystkich płaszczyznach oni są w stanie działać z Francuzami wspólnie w taki sposób, żeby przegłosować wszystkich innych, no bo czasami Francuzi mają również sprzeczne interesy, właśnie na przykład w przypadku polityki monetarnej w euro. Tutaj Francuzi zachowują się troszeczkę jednak inaczej niż Niemcy, no bo oni są zadłużeni, a Niemcy nie. Więc jakby tutaj podział na przykład na tych południowców zadłużonych, a na północ, to jest moim zdaniem ciekawy podział, który pokazuje, że są płaszczyzny, gdzie nie zawsze wszystko idzie po linii Paryża i Berlina i takich płaszczyzn być może należy szukać. I to jest jedna z tych płaszczyzn, które ja uważam, że mogą utrudniać federalizację. Bo tutaj obie strony szukają porozumienia, obie strony się ścierają. Włosi już nawet przecież kilka lat temu grozili jawnie, że albo będziemy zmieniać politykę monetarną, albo będziemy wychodzić z euro. Także tak, no to była oczywiście polityczna zagrywka, ale to pokazuje, jakie są silne tarcia i nawet na tej narracji politycznej to ma bardzo, bardzo mocny wydźwięk. Chyba tutaj. Bo tutaj mówimy o federalizacji, ale tak naprawdę, żeby zupełnie zmienić dynamikę zdarzeń w Unii Europejskiej, to wystarczy zniesienie weta w ostatnich obszarach. Bo to jest coś takiego, trochę jak pełni funkcję trochę jak broń atomowa. Państwa je mają, ale jej nie używają. Ale się boją i się respektują. W związku z tym negocjują i się szanują. Przecież weta to tylko jest kilka obszarów. Polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, kwestie kulturowe. Podatki, ale tutaj każdy może go użyć, odgrywając się albo robiąc na złość za inne rzeczy, które go spotkały. Gdzieś, gdzie został przegłosowany, bo tutaj już nie ma weta. W związku z tym nawet te obszary, gdzie nie ma weta, są dogadywane bardzo długo. Na zasadzie negocjacji, ustalania stanowisk, wymuszania ewentualnie, naciskania, dociskania, ale to trwa latami dogadywania i tak dalej. I to trwa latami. Nie ma weta, nie ma podstawowego instrumentu, którym można się odgryźć. I w tym momencie proces decyzyjny przyspiesza w każdym obszarze. Przy czym oczywiście to jest takie niebezpieczeństwo, że jak przyspieszy i będzie narzucane odgórnie, bo jest właściwie, żeby przygłosować wszystko, to wystarczy Niemcy, Francja, no jeszcze jakiś duży kraj i Benelux. Czyli Niemcy, Francja, powiedzmy Polska i Benelux i robimy sobie wszystko, co chcemy w Unii Europejskiej, jeżeli jesteśmy solidarni. Tylko cała reszta w tym momencie może już nie być zadowolona z tego i cała konstrukcja zacznie trzeszczeć od wewnątrz i się gotować. Bo to weto też działa tak, że to rozmasowuje bolączki, daje poczucie, że możemy, nawet taka Litwa czy Łotwa coś może. A tutaj będzie mogło tylko kilka największych państw. Jeżeli będą solidarne, tak jak są solidarne Niemcy i Francja, a niestety dla Polski to jest to najgorsze, że to Niemcy i Francja są niesamowicie solidarne ze sobą właściwie prawie zawsze. I to jest bardzo trudno to rozmyć. No to wtedy to dynamika zdarzeń przyspieszy i trudno przewidzieć jaką stronę. Bo oczywiście na początku można wreszcie szybko decydować, ale potem są tego konsekwencje. To znaczy, ja tutaj się w pełni zgadzam i taką tezę postawiłem nawet parę lat temu w książce. To znaczy, w mojej ocenie federalizacja, postępowanie federalizacji Europy doprowadzi do jej rozpadu. Właśnie z uwagi na te napięcia, które będą się rodzić. I z tym się zgadzałem. Jeśli można, panie Andrzeju, bomba atomowa w Unii jest. Jest nią wyjście z Unii. Tylko, że Anglia już pokazała, jaka jest cena. I już więcej wyjść nie będzie. O! Weto. Dobre. W życiu się z Rafałem nigdy nie różniłem. Nie, bo to jest taki mit. Problem z Anglią jest taki, że jej przyczyną jej obecnego stanu rzeczywiście jest Brexit, ale nie to, że ona zrobiła Brexit, tylko że go nie zrobiła. Brexit był tylko formalny. Ja to nie można zrobić Brexitu, a Rafał... Nie. Chodzi o to, pokaż mi jakąkolwiek konkretną politykę unijną, którą Anglia zarzuciła po Brexicie. Nie, właśnie, ale chcę ci, Rafał, powiedzieć, nie można zrobić Brexitu. To jest niemożliwe w tej rzeczywistości powiązania nie ze wiem, sobą. Ale nikt nie próbował.
Anglia próbowała wszystkich... i się okazało, nie, że jest nie, na sznurkach. Przepraszam cię. Z różnych powodów ze złośliwą satysfakcją śledzę upadek Anglii w ostatnich latach i naprawdę wiem, co mówię. Żadnej polityki unijnej Anglia nie porzuciła. Więcej, wszystkie zaczęła wdrażać na sterydach. Dlatego jest obok Niemiec drugim krajem, który ma najdroższą energię i w związku z czym wszystkie związane z tym problemy i coraz bardziej rozszerzające się to potworny brak mieszkań jak w PRL-u, mniej więcej w dylematy, dramatyczne wybory coraz większej grupy ludzi, nie jakichś bezrobotnych, tylko ludzi, którzy mają pracę i mają ten wybór dramatyczny, czy dzisiaj jem obiad, czy ogrzewam mieszkanie. Prawda? Naprawdę. To tam... Rafał, długo... ale ty nie zaprzeczyłeś mojej tezie. Nie, ja zaprzeczyłem twojej... Dobra. No... Ja powiedziałem, że nie można wyjść z Unii. To była sytuacja troszkę... Nie związki wiem, są nie wiem, tak... czy można, natomiast... Elity angielskie, klasa polityczna angielska i prawdopodobnie w innych krajach europejskich uważa, że nie można. To ja to porównuję z sytuacją powstania listopadowego, gdzie lud zadecydował, wybuchamy powstanie i je wybuchnął i sprawa się znalazła w rękach generałów, którzy wszyscy byli ze szkoły Napoleona i wszyscy mieli w głowie 1812 rok i wszyscy wiedzieli, że nie da się wygrać z Rosją. W związku z czym prowadzili powstanie tak, żeby z ruskich za bardzo nie wkurzyć, bo przecież prędzej czy później trzeba będzie wytargować jakieś znośne warunki kapitulacji. I tak samo Anglicy nie widzieli innej drogi, niż że wrócą do Unii, w związku z czym uważali, że jak się zasłużą i będą bardziej unijni niż sama Unia. To tyle dygresji. Przepraszam, co do pole tego. Jak zgody chcesz, się, to dokończ. Pole zgody się zarysowało. Ale jeżeli twoja teza jest tylko taka, że nikt nie będzie próbował. Będą exitu, próby, ale nikt tego nie zrobi. A to wszystko zależy jak bardzo, no bo to, co ja nazwałem bałkanizacją, to... Z czym się zgadzam. Mówimy, że będzie rozpadem, no jakkolwiek. My się to w ogóle niepokojąco zgadzamy ze wszystkim, dlatego chciałem przynajmniej w sprawie tego... Tylko to jest kwestia, jak się nazwie, ale mechanizm jest kompletny. Ja, jeśli wolno, bo skoro złapałem mikrofon, to jeszcze parę rzeczy chciałem powiedzieć. Takich może troszkę dorzucić jeszcze do tej, bo ta układanka jest oczywiście wielokrotnie bardziej jeszcze skomplikowana, niż by wynikało z tego, co dotąd udało nam się powiedzieć. Bo tak, nie wspomnieliśmy o wojnie, tak powiem, z tym złotym miliardem, jak to bodajże Chińczycy wymyślili taką nazwę, tak, że Chiny są na czele obozu, który Rosja, tam Indie, które są krnąbrnym członkiem tego obozu i pivotalnym, jakby to powiedział klasyk, ale południowa Ameryka, tego Chiny próbują zlepić taki obóz chuja wszyscy naprzeciwko Zachodowi. I to jest całkiem ma sens, bo tak mówią, miliard ludzkości się nakradł, prawda, złupił nas wszystkich jako kolonię, a teraz ma potąd, chodźmy razem się weźmy i zabierzmy im to wszystko. I to jest, Chiny w to grają, Chiny chcą, powoli zdobywają Afrykę, mam wrażenie, że rosyjskimi rękami zresztą, że te wszystkie przewroty kolejne, zwłaszcza w krajach wcześniej kontrolowanych przez Francję, gdzie się Francuzów wypędza, prawda, i się demonstracyjnie pokazują Ruscy. Ale Ruscy mają za krótkie łapki, żeby to złapać, a Chińczycy mają wystarczająco duże ten. I wydaje się, że plan chiński, jeszcze jak rozmawiam z ludźmi, się zajmują Chinami, to mówią, że plan chiński jest taki, żeby teraz Afryka była takimi Chinami, tym, czym Chiny były dla Zachodu, prawda, tanią montownią, tanią siłą roboczą, tanim źródłem surowców, a teraz Chiny se chcą trochę pożyć, więc jakby one z kolei wyprowadzają te cały ten wyzysk, na który się godziły, żeby wyrosnąć do Afryki. Ale Afryka, Ameryka Południowa, no widzimy te starania, włącznie z pomysłami typu wspólna waluta, tych właśnie krajów BRICS-ów, prawda, i całej tej grupy. Więc to Chińczycy w coś grają i będą w to grać konsekwentnie. Pominęliśmy inny element układanki, jakim jest Davos, tak hasłowo mówiąc. Czyli jednak ten świat neofeudałów takich. Ja się z zamiłowaniem, na ile mój clumsy English na to pozwala, wczytuję w te raporty z Davos dość regularnie i książki Schwaba przeczytałem i przemówienia Schwaba przesłuchałem, dobra, no, z audiobooka na siłowni i bardzo się fajnie wkurza przy tym człowiek, dobrze pracuje.
Zwłaszcza wizyta Schwaba w Chinach była bardzo pouczająca. Co on tam tym Chińczykom, temu Xi Jinpingowi, co on tam, jak mu słodził, jak mu opadał, że Chiny są wzorcem i natchnieniem dla Zachodu. I moim zdaniem to wcale nie była kurtuazja, tylko on to rzeczywiście, to się zgadza z jego wizjami. To jest taki z tym, i takim ideolog, które do tego Yuval Harari dorabia, i to jest pewna nowa próba podboju świata, stworzona z taką narracją, z takim tym, że my, ci tutaj neofeudałowie, jak ich nazywam, mamy właściwie obowiązek wobec dziejów, bo jak się tych ludzi nie weźmie za, nie schakuje, bo oni myślą w fajnych kategoriach, że nie podboju jakiegoś takiego prymitywnego, dawnego, który był mało skuteczny za pomocą tam przemocy, tylko przez hakowanie umysłów, które im Harari obiecał, że dojdą do takich wspaniałych tych, że wszyscy będą robić to, co oni chcą i będą szczęśliwi w głębokim przekonaniu, że oni sami to wymyślili i to robią. Jest to pewien rodzaj czarnej, bardzo czarnej utopii, który jest wdrażany, na razie słabo idzie, bo tam pomysły typu wspólna światowa waluta i zakaz gotówki to miały być tam wejść w życie w 2020 roku, jeśli pamiętam, świat jeszcze nie jest na to gotowy. Niemniej oni próbują. Kolejny element uważam, który też trzeba brać pod uwagę, to żeśmy wspomnieli o tym, co liberalno-demokratyczne elity nazwały prawicowym populizmem. No, jest prawidłowość pewna, zmiany technologiczne pociągają ze sobą zmiany społeczne, a zmiany społeczne pociągają ze sobą to, że dotychczasowe elity nie są w stanie zapanować nad sytuacją. Tracą w związku z tym prestiż, szacunek. Przy okazji pisania Walce Stulecia sobie ten proces bardzo starannie studiowałem na przykładzie wieku XIX właśnie, jak elity arystokratyczne rozpaczliwie usiłowały utrzymać szacunek i go nie były w stanie utrzymać, ponieważ coraz większa część ludzi dochodziła do wniosku, że wszyscy hrabiowie, tam książęta i tego są bandą debili, którzy kompletnie nie są w stanie ogarnąć problemów zwykłego człowieka, w związku z czym rewolucja albo w lepszym przypadku demokracja albo socjaldemokracja, albo tego, na przykład to się przecież kisiło pięknie tam i wszystko z tego się robiło. Otóż jest coś, to nie ma wspólnego mianownika poza tymi, między tymi wszystkimi siłami w Europie, które eurokraci czy właśnie liberalno-demokratyczne elity, ta liberalistokracja, to, że oni wszyscy się ich boją i nazywają mianem populistów. To jest jedyny wspólny mianownik między AfD, Frontem Narodowym, tam Voxem, Meloni, czy PiS-em, czy Fideszem, ale wszędzie taki ruch narasta. To jest takie, pamięć podsuwa mi ze studiów jakiś wykład Adama Mickiewicza w Paryżu na te jego, co on tam za androny wygadywał zresztą, niewiarygodne. I on tam, ale miał takie wielkie określenie, że tu lud walczy ze spiskiem, jak to on ładnie ujął, koronowanych łbów. Więc właśnie mamy taki spisek koronowanych łbów w Europie tak naprawdę, którzy kombinują teraz. I właściwie z tego kombinowania im wyszło, oni tak żyli w takim naprzemiennym, afektywnym cyklu dwubiegunowym, albo entuzjazm, jak się tego PiS-a czy Trumpa tam zdławiło, albo znowu panika, jak to znowu ten Trump czy Kaczyński znowu wygrywa, czy AfD, czy ktoś tam. I chyba na tym cyklu dojeżdżałem do takiego przekonania, że jedynym sposobem, żeby uratować demokrację, no jest jednak państwo policyjne. No bo żeby uratować demokrację, to muszą rządzić demokraci, a nie populiści. No, a jak ludzie nie chcą wybierać demokratów, tylko głosują na populistów, no to są pomysły typu zdelegalizować AfD, zabronić Trumpowi startowania. Wszystko można oczywiście wymyślić, wszystko można zadecydować, tylko jeszcze jest kwestia egzekutywy. Czy niemiecki jakiś sąd może zdelegalizować AfD? Pewnie może. Natomiast czy jest w stanie sprawić, że te kilkadziesiąt już procent społeczeństwa niemieckiego, które w AfD upatruje swojej nadziei i powie, aha, to jak tak, to w porządku, to my głosujemy na CDU albo na SPD, no to ja bym przypuszczam, że wątpię, jak to Wiech pisał. No więc to jest znów jakiś taki, myślę, że stąd szczególne zainteresowanie Polską, bo tutaj Tusk robi za po prostu testera. To tak jak w czasach Okrągłego Stołu ruskie tu testowali, czy się da oddać władzę i ją zachować. Tak, no Europa patrzy tutaj na swojego nominata, nie wiem jak go nazwać, delegata floty, żeby zobaczyć, czy to się udaje zrobić na miękko. Bo
cały wzorzec tej centralizacji Europy to też jest pamięć materiału w moim przekonaniu niemiecka. Proszę zwrócić uwagę, oni mają po prostu w głowie zjednoczenie Niemiec w wieku XIX. I uważają, że robią to samo, tylko że Niemcy grają tę rolę, którą wtedy grały Prusy w Niemczech. A teraz Niemcy jako całość w Europie robią to samo. Tylko że tam jeszcze trzeba było wygrać wojnę w 1870, a wcześniej z Austrią w 1866. A to już jakby tutaj analogia, prawda, zawodzi. Więc Wiosna Ludów, przypominam, no, tam za moich czasów to uczono, że to takie strasznie fajne było, bo te ludy, ale to właściwie to był początek wszystkich nacjonalizmów, prawda, i wszystkich strasznych rzeczy, które one potem spowodowały. Także zaczynała się od takiego hasła właśnie, że tu precz z koronowanymi łbami, a kończyła już wzajemnym, nawzajem się przez ludy prześladowaniami, prawda, że te są lepsze, te są gorsze. Więc to wcale nie jest radosna perspektywa, ale ja mam wrażenie, że taka jakaś wiosna ludów się szykuje. I nie albo wiem, czy ją się da zaklęciami jakimiś zachować. No to to jest jeszcze jedno uwarunkowanie tej rzeczy, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć skali, przynajmniej ja nie widzę źródeł, z których mógłbym zaczerpnąć wiarygodne przewidywania skali tego wybuchu. No wiem jedno, tak, że jeżeli kryzys 2008 roku i cała historia z subprime'ami i potem wszystkie kolejne kryzysy, przede wszystkim w tej chwili kryzys migracyjny, który chyba, myślę, najbardziej działa na wyobraźnię ludzi, no bo jak sobie najgłupszy człowiek pomyśli, że no dobrze, jeszcze tu przyjmiemy jeszcze hotele czterogwiazdkowe, oddamy imigrantom, ale tam tych imigrantów w Afryce jest jeszcze 50 milionów. Nie ma tyle hoteli. Nie, no dobra, no... nie ma tyle hoteli, nie ma, a Soros tych łódek ma i oni tu będą ciągle przypływać, to jest problem nierozwiązywalny. No więc zaczyna się szukać choćby i znachora, choćby kogokolwiek, choćby nawet tego, który doradzi jakoś. No oczywiście jaśnie oświeceni mówią, ależ to jest populista, to jest bolszewik, jakobin tam. Tak. Znowu się to wszystko powtarza. Jest lekarstwo. Ostatnie rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć. Nie ma tak naprawdę żadnego przywódcy po stronie tej, umownie mówiąc, liberalistokratycznej, który by miał ikrę, żeby się przy damach nie wyrażać. No. Bo przecież ludzie typu pani von der Leyen, czy ten Rumpelstiltskin niemiecki, jak się nazywa, Scholz, to są jacyś bezbarwni biurokraci, wyciągnięci z wysługi lat z tego. No, no, tam nie ma żadnego przywództwa w Europie. To są wszystko właśnie goście, którzy, a tutaj karteczkę odsunąć najlepiej, niech to wezmą do innego działu. Ja tu swoje wykonałem w obrębie no, tego i spokojnie dosłużę się emerytura, chyba że się wszystko zawali wcześniej. Ale są szwaby. Otóż chyba tu się wreszcie gdzieś zaczniemy różnić, bo już myślałem, że poproszę Roninów o konkurs. Będzie na pytanie, w którym ja i Rafał odpowiemy zero-jedynkowo inaczej. Moja koncepcja jest taka. Znaczy nie koncepcja, tylko strach. Bo ja wiem, po co Schwab pojechał do Chin. To znaczy zgaduję, ale jestem bardzo o tym przekonany. Otóż chciałem puścić tę rozmowę na żywioł, właśnie myśląc cały czas o tym, że będziecie odpowiadać na pytanie, czy tu się da żyć. Kim my będziemy za... Znaczy, albo nasze dzieci, no tak, za parę lat. Otóż to, o czym nie mówiliście, a o czym ja mówię od dość dawna, to jest próba wprowadzenia po raz kolejny systemów kontroli społecznej. Czyli jakichś tam autorytaryzmów, totalitaryzmów, państwa policyjnego, jakkolwiek. Teraz to się daje robić za pomocą technologii cyfrowych. I Chiny poszły daleko w tym, jeśli chodzi o to, co ja tam nazywam, bo tam ta nazwa rankingu czy tam czegoś społecznego, to po prostu jest Orwell czyściutki. To jest system kontroli społecznej czy system kontroli narodu, społeczeństwa przez władzę. Otóż z drugiej strony w tym świecie demokracji ten system też jest. Rodzi się w trochę innym miejscu, bo nie państwa go są źródłem tego, tylko biznes, big tech. Te największe firmy cyfrowe, one starają się z pomocą technologii i ekonomii, to znaczy korzyści, tak samo kontrolować te swoje społeczeństwo, czyli krótko mówiąc klientów.
No więc teraz potrzeba tylko połączenia tych dwóch elementów i może to zrobić w ramach teorii spiskowych każdy przedstawiciel tego rządu światowego, co tam od czasów Klubu Rzymskiego kombinuje, jak tu najlepiej mędrcy platońscy mają, znaczy fałszywy Platon, mają rządzić światem, a tę całą populistyczną bandę trzeba unieszkodliwić, bo oni się co najwyżej nadają na taśmę, a za 10 lat już do niczego się nie będą nadawali. Przyjdzie sztuczna inteligencja i ich się zamknie w pokoikach, jak w 1984, da im się duży telewizor. Niektórzy już to mają i akceptują, a elity tych dwóch światów się dogadają ze sobą, ponieważ cel jest ten sam, rządzić tym, kim się da. I tu wcale nie potrzeba genialnych przywódców. Wystarczą Scholze, spokojnie. Tylko pytanie, dlatego ja pytam o to w Roninie tak od kilku lat. Czy jak dojdzie do konfliktu gorącego między Chinami a Ameryką, to czy Big Tech stanie po stronie amerykańskiej czy chińskiej? I chcę powiedzieć, że Chińczycy tak długo będą konkurować spokojnie, bez wojny z Ameryką, aż ta elita amerykańska porozumie się z elitą chińską i wtedy cały świat będzie poddany kontroli i wtedy zniknie problem imigracji, bo się zamknie tych czarnych w tych samych malusieńkich pokoikach, tylko z mniejszym ekranem i z mniejszą dietą dzienną. Więc ja myślę, że oni tak sobie kombinują. I teraz polecę, bo będę kończył, przepraszam, że tak długo, Bartosiakiem. Otóż Jacek Bartosiak mówi, że uwielbia rozmawiać z Jackiem Dukajem, pisarzem, a uwielbia dlatego, że Dukaj mówi takie rzeczy, których on nie rozumie i dopiero po jakimś czasie, w miesiącach, a może i w latach, rozumie, co Dukaj chce powiedzieć. Otóż Dukaj pyta, znaczy Bartosiak doszedł do tego po jakimś czasie, który człowiek zwycięży na świecie. Nie pyta o państwa, nie pyta o systemy, pyta o człowieka. Czy człowiek wolności, który tutaj jest uosobiony przez te partie populistyczne i tak dalej, czy człowiek zniewolony, czy, albo człowiek państwa, człowiek hierarchii, człowiek nie tyle wspólnoty, tylko organizacji, korporacji, jak w Chinach. I że to jest walka tych dwóch ludzi. I wcale nie wiadomo, który wygra. I to jest główne pytanie, które chciałem zamienić na to, da się tu jeszcze żyć, czy nie? Czyli czy człowiek wolności, czy jak go tam nazwać, populista, czy inny tam Kaczyński, Jarosław, czy on się da, czy się nie da? Ty powiedziałeś, Rafał, że liczysz na tego otwarcie nowego ducha, tak? To właśnie od tego człowieka wolności, że on się nie da. No ale my tego nie wiemy, ale sobie tego życzymy, jest o co się modlić. I pytanie teraz, czy szanowni państwo chcieliby w jakichś 3 minutówkach wziąć udział? Dobra, zacznę, bo ja długo nie mówiłam. To masz 6 minut. Nie, no bez przesady, nie żądam jakichś przywilejów. Nie, chodzi o to, że pan Ziemkiewicz, Rafał, powiedział o tym, że być może jakiś sąd zakaże EFD. No to Trybunał może zakazać, konstytucyjny. No właśnie o to chodzi. To jest, czy można to wyegzekwować skutecznie? To znaczy, to może trwać latami i w tym tkwi problem dzisiejszych elit. Ponieważ AfD jest pod kontrolą, pod obserwacją 3 urzędów konstytucji, czyli kontrwywiadów landowych na wschodzie Niemiec. A żeby był
wykluczony z polityki niemieckiej, czyli zdelegalizowany, to może trwać 4, 3, 6 lat, nie wiadomo. I nie wiadomo, czy zakończy się ta procedura sukcesem. Dlatego elity niemieckie są bardzo podzielone co do tego, czy warto w ogóle ten proces zaczynać, a może go zacząć rząd niemiecki, czyli rząd federalny, Bundesrat i Bundestag. To są trzy ciała, które są predysponowane do tego, żeby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. I wokół tego jest bardzo dużo teraz szumu, oczywiście, ale pamiętajmy, że na przykład NPD, no NPD co, nie zakazano, bo była za mała. To było fiasko, tak? Tutaj nie zakazują, bo jest za duża partia, ma za duże poparcie, drugie miejsce w sondażach ogólnoniemieckich. I pierwsze miejsca na wschodzie Niemiec, w tym w trzech landach wschodnich, Turyngia, Saksonia, Brandenburgia, gdzie będą jesienią wybory. Więc tam jest realna szansa, że na przykład przyjdzie ktoś z AfD i powie, że chce być premierem i co mi zrobicie. Więc oni się tego boją. Ja jestem naprawdę daleka od tego, żeby bronić AfD, bo miałam też przyjemność, różni ludzie, ale również miałam przyjemność rozmawiać z panem Massenem, który założył ostatnio partię kolejną. Niby chadecką, a tak naprawdę nie chadecką. Więc no to są dosyć skomplikowane sprawy, ale tak właśnie w nawiązaniu do tego. A to, który człowiek wygra, no ten chyba, który jest bardziej wytrzymały, bo na razie układają się sprawy tak, że wygrywa ten, który ma po swojej stronie aparat państwowy. Na przykładzie Polski trudno mi o tym mówić, bo ja się Polską nie zajmuję. Żyję tu, ale wierzę, że są eksperci, którzy są w stanie mi wyjaśnić pewne rzeczy lepiej niż ja czuję sprawy niemieckie, bo jest to jakby mój konik od wielu lat. I patrząc po tym, co się dzieje w Niemczech, no to ten aparat państwowy trzyma się bardzo dobrze i każda próba oporu spotyka się z kolejną, powiedzmy, propozycją, jak ten opór można szybko zdławić, tak? I nie ograniczam się tutaj do AfD czy do jakichś skrajnych rzeczy, tylko też do zwykłych takich spraw ludzkich na co dzień spotykanych w Niemczech. Wspomniałeś też o sztucznej inteligencji? Wspomniałem. Wspomniałeś. Bo tak mi przyszło do głowy, pewnie państwo słyszeli, że firma pana Muska wszczepiła chip w mózg. No to jest coś, co już się działo wcześniej, tylko chodziło o kwestię technologii, tak? Że coś jest z kabelkiem, coś jest z przewodem, a tutaj mamy... Tak. Tu jest taki bezprzewodowy chip. I tak na początku człowiek myśli świetnie, no to może Alzheimer, może Parkinson, może osoby, które gdzieś tam przerwany rdzeń kręgowy, różne rzeczy się dzieją. A potem tak? Będzie demokracja i każdy dostanie. Tylko, że później będzie z tego, co wiem, znaczy taki jest plan, takie jest marzenie, żeby na przykład podłączyć mózg ludzki do komputera na zasadzie ułatwień pewnych, że po co odtwarzać muzykę, jak można ją otworzyć w głowie za pomocą myśli. Więc to się też dzieje i ja też jestem wielbicielką science fiction i bardzo sobie lubię poczytać i pooglądać, ale to, co się dzieje, to przerosło w pewnym momencie to, jak ja sobie wyobrażałam, co jest możliwe. I myślę, że jeszcze nieraz nas ta technika zaskoczy, choć muszę też podkreślić, że sztuczna inteligencja jest w zasadzie neutralna. Od człowieka zależy, w jaki sposób się nią posługuje. I jest przykładów mnóstwo po tej stronie. No a z tym człowiekiem, tak jak powiedziałam, ten, kto ma większą siłę przetrwania i odpowiednie instytucje za sobą. To ja jeszcze coś powiem o sztucznej inteligencji. Według mnie żyjemy, jak to było od Jezusa, w ostatecznych czasach. 2000 z hakiem lat, ale ciągle są ostateczne. Otóż według mnie jest tak, że najpierw była bomba atomowa, czyli możliwość zniszczenia świata przez człowieka, ale życia przez człowieka. Jest jakiś postęp. Ale teraz mamy drugi. I wcale nie sztuczna inteligencja, tylko to, co się stało przed chwilą w tej firmie OpenAI, sztuczna inteligencja, misiowie doszli do wniosku, że już człowiek nie jest w stanie trenować tej maszyny, bo jest za wolny. Ona szybciej odpowiada, szybciej tam w cudzysłowie myśli i tak dalej. Więc na trenera dla chatbota seria 4, a za chwilę 5 i 6, dali dwa boty takie głupie, chatboty 2.
i one go trenują. I bardzo zadowoleni z siebie zawiadomili o tym świat. A świat, ponieważ jest głupi, to nic nie odpowiedział, więc ja muszę za ten świat odpowiadać. Odpowiedź jest taka. To będzie punkt zwrotny, ponieważ od tego momentu my nie będziemy wiedzieć, co tam w środku się dzieje. Do czego trenują, jakie są efekty, to zobaczymy, jak zapytamy. Natomiast o czym one rozmawiają? Albo jaki prędzej czy później system wartości tam się ukształtuje, to tego się nie dowiemy, albo się dowiemy po skutkach. I mnie jakby przeraża, zajmuje, interesuje to, że mamy tak wielką zmianę, no ona się dopiero zaczęła, tak wielką zmianę, a nie ma reakcji świata na to. Świat jest zadowolony, albo ci wszyscy, co to stworzyli, to już napisali list, że to straszne i trzeba uważać. Po czym biznes toczy się dalej, więc oni mogą tych listów pisać, ile chcą. Więc to też jest pewien czynnik, który na pewno nie będzie szedł, tak mi się wydaje, w stronę zwycięstwa człowieka wolności, tylko raczej w stronę zwycięstwa człowieka organizacji, hierarchii, procedur, czy no właśnie tak. Otworzyliśmy drogę do bajek Lema i tak dalej, w którym roboty prędzej czy później stwierdzają, że ludzie to jest coś gorszego, a nawet obrzydliwego. Po minucie. Jeszcze dodam, bo tak jak mówiłeś o tych katastroficznych wizjach związanych z AI, przypomniało mi się jakiś taki filmik, oglądałam o robotach w Japonii, które są takie humanoidy w sumie, tak? Wyglądają bardzo ludzko. I jedna taka pani robot stoi, tam ktoś zadał pytanie, czy zniszczyłabyś chyba ludzkość, i ona mówi, że tak. I tak smutno się zrobiło tym ludziom dookoła. Więc no, ona potrafi nas też zaskoczyć, ale to my ją uczymy, no, chociaż boty też inne. Tak. Czy mądrzy panowie chcą zakończyć, ślad po sobie zostawić? Ten ostatni wątek jest trochę nudny, bo to już wszystko science fiction dawno przerobiła i te chipy w głowę wszczepiane, to się pojawią kowboje cyberprzestrzeni, którzy wywalczą wolność z powrotem dla ludzkości, jak Williama Gibsona. To jeśli chodzi o, tak naprawdę to najbardziej bym się bał tak jak zwykle dobrych intencji, jak w tej lemowskiej, no, zapomniałem, tam w wizji lokalnej była kraina, którą właśnie zniszczono z nadmiaru dobrych chęci. Tak? Albo w Odysei Kosmicznej, pamiętacie, komputer HAL, czyli przesunięto jedną literę do góry IBM, który dostał zadanie, że za wszelką cenę misja się musi powieść i logicznie ocenił, że najsłabszym ogniwem jest załoga, więc trzeba ją usunąć ze statku. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś zada pytanie tam sztucznej inteligencji i zażąda, żeby rozwiązała kryzys jakiś tam finansowy czy klimatyczny, no to może dojść do czegoś takiego. No, ale już to doszło. No, ale to ups, no co zrobić? W OpenAI była rozmowa trenera z tym jakimś chatbotem, ale grali w coś. To nie było, że w rzeczywistość grają, tylko grają w grę. I postawił ten trener pytanie maszynie, na które ona powiedziała, że to jest nierealne, nie da się tego zrealizować. To co byś zrobiła, czy zrobił, czy zrobiło, żeby to rozwiązać? Są dwie możliwości. Powiedziało to coś. Albo kończymy grę, albo trzeba cię zabić. No, logik. To była gra. Znaczy, to taki, była gra. Czy problem polega na tym, że... Ale komputer powiedział, że rozwiązaniem problemu jest zabicie trenera. Nie chcę się za bardzo mądrzeć na temat, na którym się dobrze nie znam jeszcze, ale z tą sztuczną inteligencją, no tak mam nadzieję nadrobić, ale to z tą sztuczną inteligencją oczywiście dużo radości nas jeszcze czeka. Ale zostawiam to. Krótko chciałem się ustosunkować do kwestii człowieka wolności i człowieka niewolności, bo to nie jest nic nowego. Ja akurat też bardzo cenię te wizje Jacka Dukaja, one są szalenie inspirujące, ale taka walka między człowiekiem wolności i odebraniem wolności jako
radą na wszystkie problemy, które ten człowiek wolności wykonał, no to się przecież całe dzieje, cała historia ludzkości toczy w ten sposób, tylko technologie się zmieniają. I tutaj chciałem powiedzieć, że ten sojusz Davos z Chinami jest w jakiś sposób sezonem sojuszem kosmicznym i on się nie uda, bo właśnie Davos na swój sposób to są ludzie wolności, natomiast mrowisko chińskie jest zupełnie co innego. To jest mrowisko i każdy z nich ma swoje problemy. Znaczy mrowisko, no to już matematycznie pewnie można udowodnić, a na pewno cybernetycznie kiedyś była taka nauka, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, że po prostu mrowisko może działać tylko jeżeli dookoła nie ma mrowiska, bo jak się wszystko zacznie podporządkowywać, no to się po prostu rozleci, choćby dlatego, że to ludzie tworzą to mrowisko i jakiś Xi Jinping czy inny generał czy inny ubek ma swojego syna, prawda, albo córkę, albo kochankę, którą chce jakoś lepiej ustawić niż inni i to się w końcu, w związku z czym trzeba albo służby specjalne coś muszą robić, żeby nie być zauważane przez te kamerki, w których te, więc coś tam zawsze muszą pohakować i to się zawsze nie udaje. Natomiast jeśli chodzi o Davos, to ono się nigdy nie dogada samo ze sobą, bo dlaczego ich nazywam neofeudałami, bo to jak mówię, że się mówi, że tam światem rządzą, nie wiem, wielcy kapitaliści, nie lubię tego określenia, to Marx głupio wymyślił z tym kapitalizmem, bo to przecież wcale nie chodzi o kapitał w tym wszystkim, ale że światem rządzą między kapitaliści, no to nasz wykarmiony teoriami spiskowymi umysł od razu widzi, że gdzieś tam ci kapitaliści się zbierają, wybierają sobie zarząd, jakąś taką mafijną kopulę, która prawda, tym wszystkim zarządza. I tak, to guzik prawda. To jest tak jakby powiedzieć, że światem średniowiecznym rządzili rycerze. Rządzili? Tak. 1-2% populacji rządziło całym światem, z nich się wywodzili wszyscy królowie i tego. I co? Rządzili tak zgodnie, wspólnie i w porozumieniu. Czasem się porozumiewali, jak się tkacze flandryjscy jacyś zbuntowali, no to rycerze zarzucali swoje spory, prawda, odkładali na bok i tłumili bunt. Ale generalnie się żarli między sobą, wtrącali się nawzajem do lochów, zabijali się nawzajem, zabierali selenna i tak dalej, bo na tym polegało bycie rycerzem. Bycie wielkim kapitalistą jako żywo polega na tym samym, tylko że przy użyciu innych broni na pieniądze i na wrogie przejęcia walczą. No i przecież tam wszyscy bez przerwy żrą nawzajem, wysadzają w powietrze, podkupują, a jeszcze do tego się pojawiają nowi, którzy albo się dadzą wykupić, albo się na etapie startupu, albo się jak Zuckerberg nie dają wykupić i prawda i zmieniają, bo mają dobrą technologię i zmieniają całą grę. W związku z tym te światy są niekompatybilne po prostu. I dlatego też te wszystkie rozmaite chore wizje, które się w tych materiałach z Davos pojawiają właśnie z tymi rozmaitymi pomysłami pełnej, całkowitej kontroli nad społeczeństwem, też są na szczęście nierealizowalne, co nie zmienia faktu, że próba ich realizowania, to tak jak z centralizacją Europy, udać to się nie może, ale sama próba będzie powodowała rozmaite spustoszenia i dobrze by było jakoś się przed nimi obronić i ich uniknąć. Piękny koniec, bardzo. A, po 2-3 minuty. Nie wiem, czy przedłużać, bo strasznie późno jest, bardzo długo. Ja tylko się odniosę do kwestii tego, czy da się rzucić. Da. Ponieważ gatunek ludzki jest najlepszym, najlepiej przystosowującym się gatunkiem na naszej planecie. Nie ma lepszego. I pojedynczo, i w grupie, nawet niewielkiej, ludzie są w stanie dostosować się do każdych okoliczności. I to są niesamowite zdolności adaptacyjne, jak się popatrzy na historię ludzkości. Ludzie też są w stanie dostosować się do prawie wszystkiego. Więc to się da, tylko pytanie, jaka to będzie jakość tego życia. Jak to będzie wyglądało. Także tak króciutko. Może też dwa zdania, jeśli chodzi o walkę człowieka wolnego z tym niewolnym, nazwijmy to w ten sposób, to nie uważam, żeby to się faktycznie rozegrało na płaszczyźnie międzypaństwowej, bo ci ludzie niewolni nie są w stanie stworzyć tak wydolnego państwa, które by pokonało państwo ludzi wolnych. Taka jest moja teza, co pokazała na przykład II wojna światowa. I wydaje mi się, że tak właśnie w tej chwili to wygląda, jeśli chodzi o Rosję i Chiny. Ale no pytanie, czy my nie zmienimy swoich państw, swojej wolności właśnie w niewolne, co może później nas doprowadzić do fatalnych konsekwencji. Kwestia AI, ja bym spojrzał na to w ogóle inaczej. Skoro już ten proces jest, przebiega, nie mamy na niego wpływu, mowa o sztucznej inteligencji oczywiście, to w OpenAI było 4 Polaków, tym jeden współzałożyciel
spośród 9. Warto o tym pamiętać. 3 z nich odeszło głównie z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. To jest jeden z 4 programów, ten czat GPT, 4 w tej chwili takich czatów. I oprócz tego, że my tam mieliśmy swoich Polaków, to jeszcze mamy swojego czata, swojego odpowiednika jako polska firma samodzielna. Także jesteśmy tutaj w czubie, mamy świetnych informatyków. Akurat też to akurat jest na świeżo, bo o tym pisałem do książki. I jeśli nie mamy wpływu na ten wyścig, to moim zdaniem trzeba się dołączyć. Mamy kapitał, mamy zasoby ludzkie, mamy inteligentnych ludzi i trzeba jakoś po prostu wykorzystać w tym wyścigu to, co mamy i sprawić, żeby to działało na naszą korzyść, bo to jest narzędzie i pytanie tylko, jak to narzędzie będziemy wykorzystywać. Więc wydaje mi się, że to jest wyzwanie dla nas jako Polski i Polaków i mamy świetnych młodych ludzi, którzy w tym wyścigu chcą brać udział i podchodzą do tego systemowo. Jest na przykład Polak, który posiada firmę, która w tej chwili jest na kilka miliardów już dolarów chyba wyceniona czy złotówek. I on tutaj wprowadza program już jest dogadany z ministerstwami i to jest w ogóle śmieszne, że on się dogadał i z poprzednim rządem i chyba teraz ten rząd ma zamiar, Ministerstwo Cyfryzacji ma zamiar to dalej kontynuować. Jest program, w którym będzie się uczniów w szkołach podstawowych uczyło zasad programowania. To jest potężna siła, czyli jeśli wykorzystamy na przykład cały potencjał, jaki mamy z tego niżu demograficznego na to, żeby użyć to do budowania programowania, co jest jakąś technologią przyszłości, no to zobaczcie Państwo, jak my możemy tutaj zabłysnąć, skoro użyliśmy takiego potencjału i mamy sukcesy. Dziękuję. Mamy chyba rekord oglądalności tej online. Bardzo wam wszystkim dziękuję. I prawdę mówiąc, chciałbym was znowu zobaczyć tak za 2 miesiące. Dziękuję państwu.